Dzisiaj przynajmniej będzie spokojnie. Nikt wam może żadnych kostek nie da przeszkadzających. Odkąd jest mniej streamów, to oczywiście nie jest minusem. To ciężko uzbierać. Nie jest to minusem, bo nadal jesteśmy na plusie, jeśli chodzi o streamy. Tak, tak. Jakby w sensie. No nie jest to minusem, bo jakby dzięki temu Marcin, możesz mieć jakby czas na odpoczynek. Co? Przepraszam, co mogę mieć? Czas na odpoczynek. Nie żartuj sobie ze mnie. Ja z ciebie sobie nigdy nie żartuję. No dobrze. Nigdy się to nie zdarzyło. Chyba, że tak. Słuchajcie, to się bardzo dobrze składa, że się dzisiaj tu widzimy. No. A dlaczego? A dlatego, że dzisiaj kolejna przygoda Eskadry Bajzel. To dzisiaj? To dziś. To dziś, to tu. Dolona, dziwna kula, kawo i kord z Kirata. Ach, znowu jestem melonem. Znowu jesteś melonem. O, jednak jest z nami Arik z Bajzlem. Ja muszę wam przypominać, co zrobiliście? Wy go kilim, dokładnie. Ostateczny cios zadał, a w zasadzie no nie cios, tylko strzał zadał Arik, który bezpardonowo przestrzelił Huta na wylot. Hut wtedy wysadził swoją bazę, chcąc, że tak powiem, zabrać was ze sobą. No ale na szczęście mu się nie udało. Nie dość, że przeżyliście, to jeszcze wylecieliście jego statkiem, zabierając jego taki skarbczyk na czarną godzinę, bo tam było pełno kredytów i akt własności posiadłości. Na rozkaz, wniosek Arika, ciało Juldurga podrzuciliście wykonawcom Czarnego Słońca. Tym samym wywiązując się z umowy, którą zawarliście, śmierć Juldurga w zamian za długi Arika i jego, można powiedzieć, nomen omen wolność. Niemniej, kiedy Arik tam nadał komunikat na falach Czarnego Słońca, to jak, jeśli chcecie ze mną zadzierać, to jeszcze oddajcie jej brata. No to usłyszeliście, w Ariku Kenu nie mamy twojego brata, ja tutaj mam w notatkach, że uciekł z aresztu 3 miesiące temu. Także jest się nad czym zastanawiać. Wasza załoga w składzie właśnie Arik z Bajzlem, Kawo z Doloną, Sentuk z Izrinem Bropto, Tena C, no i droid zabójca, no i oczywiście Kord. Na dwa statki, no bo Wayfarer, pączek w maśle i jacht luksusowy Żelazna Sztaba. No tak naprawdę po tym, jak trochę odetchnęliście po tym mimo wszystko no dosyć intensywnym strzelaniu się na Narszadzie, no to obraliście kurs na układ Mojgawa, w którym znajdują się dobra, na które opiewa akt własności przejęty przez Arika. Możecie zobaczyć go tutaj na mapce. Układ Mojgawa został naniesiony przeze mnie ręcznie. Jest bardzo mocno niekanoniczny, ale nie powinno nam to chyba przeszkadzać. Znajduje się już poza nominalną przestrzenią chatów, jak gdzieś tam z prostych wyliczeń astronawigacyjnych może wynikać, ale wciąż na tyle na uboczu, bo poza oficjalnymi dużymi trasami nadprzestrzennymi, no i na zewnętrznych rubieżach na tyle nigdzie, że tak zażartuję, że omijają go wszystkie większe grupy pirackie czy imperium szukające wciąż nowych przyczółków również na zewnętrznych rubieżach. To nie jest
szczególnie duży system, a i planeta, na którą będziecie się kierowali, ma całkiem niezły klimat, no bo sądząc po tym, jak orbituje tutaj w odległości od gwiazdy, no to jest tam stosunkowo ciepło. Po kolorze, czy po jakichś tam pobieżnych obserwacjach z orbity, czy z czujników, możecie wywnioskować, że tam normalnie rosną drzewka, góry są, woda w stanie ciekłym. Taki, no, łagodny klimat. Nie dziwne, że czemu Hud sobie tutaj rezydencję strzelił, żeby wypocząć. A może ją wygrał w karty od kogoś innego? Ciężko stwierdzić. Słuchajcie, ja mam pocztówki z mojej gawy, które mogę wam pokazać. Jak mówię, no wygląda to mniej więcej tak. Oh, nice. Tak, no sam widzisz, jakby dobry bezpieczny klimat, nie? Taki, nie pada tu kwaśnym deszczem. Generalnie jest łagodnie. Tutaj akurat kawałek tych dziczy w górach, jakieś rzeki, kaniony, te sprawy. No i na górze ten obrazeczek z budynkami. To jest jedna z osad, które też będzie nam przyjdzie eksplorować prawdopodobnie. Nazwałem to miasto Eirshu. Jedne z kilku, które tak jak mówię, przypadają teoretycznie w wasze lenno teraz. No, teoretycznie posiadający ten token Arik, no można powiedzieć, że jesteś właścicielem Grajdołka i okolic, nie? Pytanie jeszcze, w jaki sposób ludzie na to zareagują? Właśnie, jakby pytanie typu 100 punktów. Ta, jakby to jest, tam jest napisane, że posiadacz tego tokena jest właścicielem. Nie jest napisane na przykład, że posiadacz tego tokena imiennie wymieniony Juldruk Żelazny jest jakby prawowitym właścicielem tych ziem. Wiesz co, no na takiej samej zasadzie posiadacz tego tokena jest wymieniony, jak Jabba Hutt był szefem na Tatooine. Mhm. W sensie, no to jest planeta zdominowana przez Crime Lorda, tak? Być może ten token tak naprawdę nie ma w ogóle żadnej mocy prawnej, tylko jest czymś w rodzaju tak jak mówię, no, tokenu pomiędzy Crime Lordami, tak? Gdyby nagle książę Xizor z Czarnego Słońca wpadł w jego posiadanie, no to prawdopodobnie zmiana władzy byłaby na szczeblu dużo bardziej gangsterskim. To, że akurat wy przypadkiem wpadliście w posiadanie czegoś takiego, no po pierwsze sprawia, że nikt inny nie będzie sobie prawdopodobnie, przynajmniej przez jakiś czas, rościł prawa do tego układu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, trochę nobilituje to gang Arika do wielkości. No bo nie jesteście już grupą byle przydupasów, najemników, którzy na własnym, kradzionym statku szmuglują coś tam pomiędzy dwoma planetami, dostają za to jakąś pensję i tak naprawdę niewiele różnią się od trochę szemranych tiraży. No teraz teoretycznie macie własną miejscówkę i to miejscówkę, w której możecie się rozgościć na dłużej i trochę ją dopasować do swojego widzimisię, jeśli wiecie, co mam na myśli. No, ja wiem. Wiem, że wy wiecie. Tak naprawdę pierwsze
bardzo ważne pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć, to jak gdzieś tam się zniżacie do lądowania, to jako kto się opowiadacie, w sensie gdzieś tam, nie wiem, no jest kontrola lotów, no nie, która gdzieś tam będzie wam wysyłała sygnał z transportera, żeby was nakierować na lądowisko, tutaj wektor podejścia i tak dalej, dużo takich bardzo mocno awionicznych sformułowań, które nie do końca znam, bo dwa razy w życiu leciałem samolotem. Ale no, jako ktoś trzeba się opowiedzieć, te statki zawsze tam się opowiadają, tutaj, nie wiem, Łotr 1, więc... Nie no, jakby... No? No myślę, że opowiadamy się jako pączek w maśle z eskadry Bajzel. Okej, okay. Nigdy nie słyszałem o eskadrze Bajzel, mów dalej. No, jakby jesteśmy panami tych ziem. Czy coś? Negatyw. Ja mam tutaj zapisane, że panem tych ziem jest kto inny. A kto? No nie eskadra Bajs. No, ale nie powiesz mi kto? No na przykład moim szefem jest burmistrz Sem. To ja bym chciał porozmawiać z tym burmistrzem w takim razie. No to jak wylądujecie? To dobrze. To mi pozwól wylądować. Tutaj pociek Majsna z eskadry Majsna. Zastanowię się. No dobra, nie, słuchajcie, wylądować wam pozwolą, w sensie nie mają powodu, przynajmniej na razie, nie daliście im powodu, żeby zabronić wam lądować. No tak jak mówię, tu jest ładnie, w sensie ładnie tu mają, jak widzicie, na załączonych pocztówkach. Aczkolwiek moje drugie zasadnicze pytanie, no skoro tak naprawdę trochę się nie ukrywacie z tym, że przyjęliście tutaj dokonać zbrojnego przejęcia, przynajmniej tak bym wnioskował po wypowiedzi Dolony. Zbrojnego to nie powiedziałbym, po prostu. Dobrze, przyjechaliście tu dokonać bezzbronnego przejęcia. Tak, dokładnie. Czy będziecie informowali ludzi, że Yuldurk nie żyje? Czy tych ludzi tutaj to obchodzi tak naprawdę? Wiesz co, może obchodzić, bo to jest dosyć taki znany crime lord, z tego co pamiętam. To jest znany, może inaczej. To jest znany crime lord. Wy też trochę odpoczywaliście, no i to było jego, no, będziemy się dalej posługiwać tą nazwą Lenno, dobrze? Bo ona trochę odpowiada temu, co to rzeczywiście jest. Nie wiem, twierdza. Może w takim razie inaczej, bo to, że wy teoretycznie będziecie ich informowali, no bo ktoś musi powiedzieć, już nie ma starej władzy, teraz jest nowy reżim, reżim Arika. To w takim razie może inaczej zapytam, czy informacja o tym, że Yuldurk nie żyje, wyprzedziła was na Mojgawę. Ja bym wolał, żeby nie wyprzedziła. Chyba. Jak reszta? To jest ten moment, w którym trochę w dyskusji budujemy kanon. No to raczej my im powiemy. Niech się dowiedzą od nas. No właśnie, ja bym wolał skłamać, że kupiliśmy tę ziemię. W sensie, wydaje mi się, że to ciekawsze popularnie. A to później... Ale to wyjdzie za chwilę, że on właśnie nie żyje. To się rozniesie bardzo szybko, że on nie żyje. No to jakby nie musimy mieć nic z tym wspólnego chyba, nie? Nie wyglądamy na takich. Chyba, że im się synapsy połączą i dodadzą 2-2. A no i to jest właśnie ciekawe. A czy no, jeśli chcesz, żeby ci się buntowali? No właśnie, nie chcę, żeby moi chłopi się buntowali. Podatki są troszeczkę za wysokie. Za mało drewna, mój panie. Mój panie, ludzie odchodzą. Czy
Na razie zgódźmy się przynajmniej na tym, że to wy informujecie ludzi o tym, że Juldurga już nie ma. I za chwilę będziemy dealowali z festiwalem na cześć śmierci poprzedniego pana. Okej, okay, nie, to dobra, to chcę jednak. Jak impreza, to jednak chcę. Podano do stołu. Nie wiesz, czy impreza. Nie no, jak mówię, no, sadzacie oba wasze statki, w tym okrutnie sponiewieraną sztabkę. No bo tam eksplozje, wybuchy nie oszczędziły tego statku. Myślę, że... Nie, no dobra, zanim cokolwiek, to dokończmy budować kanon, okej? Bo klimat tutaj, jaki jest, to widzicie. Przekrój rasowy, ponieważ to są zewnętrzne rubieże i była to kolonia, chata, też jest całkiem spory, bo są tutaj Devaronianie, są Dovutini, Durosi, ludzie, Nautolanie i Selkaci, więc wodne rasy też, Łuki, Zabracy, Wikweje, Twilecy, Satari, pewnie nawet Dżawawie i Torianie, w sensie przekrój jest tutaj po czym chcecie. Ale pytanie moje jest następujące. Co się tutaj robi? W sensie poza, to nie wiem, jakąś uprawą żywności, żeby, nie wiem, przeżyć na tym, no to jakie są dobra, które ewentualnie się tutaj eksportuje albo importuje? No ja chciałem właśnie powiedzieć, że być może jest to taka planeta, która eksportuje właśnie żywność. Na przykład ryż. Ryż. Czyli hodują tu ryż. No, tak czuję. Okej, okay, czujesz ryż, może być. Co do tego ryżu? Z czego robią gombao? Papryczki, pomidorki, tam szklarnie teoretycznie można widzieć. Czyli warzywka też, poza ryżem. Myślę, że drewno też można, bo to jest dosyć lesista planeta. Czyli można powiedzieć, taki przemysł roślinny bardzo mocno, przetwórstwo roślinne, nie? Mm-hmm. Żadne tam kopalnie, nie kopalnie, tylko raczej właśnie farmy, sady. Nie wiem, może mały tak. Bałchatów gdzieś tam też jest. To mi się bardzo podoba ten pomysł, żeby to było takie turbo naturalne wszystko, bo to jest bardzo przeciwstawne do tego, w czym żyliśmy do tej pory. Mm. No. To może być dla Arika i dla Dolony i dla może reszty bardzo nowe doświadczenie. Myślę, że spoko. W sensie to jest bardzo fajny pomysł. Jest lądowisko. W okolicy lądowiska znajdują się osady. To nie jest tak, że jest jakby jedna duża metropolia, tak jak mówisz, Ariku, tylko jest kilka po prostu mniejszych skupisk. Wieś Eirshu, którą tam widzieliście na tym pierwszym obrazku, jest jedną z nich. Jest jeszcze druga wieś, bardziej rolnicza. Tutaj mogą hodować ten ryż. No i jest Nowy Pekin. Nowy Pekin, Boże. Nie wiem. Nie mam pojęcia. No i już miasto takie, można powiedzieć, z prawdziwego zdarzenia, nie? Tak, tu Boba Fett chodzi piechotą. Well. Chodzi o to, że sra? Nie. Boba Fett nie sra. To poniżej jego godności. O nie. Jacek. Proszę. A dobra, tego nie widać na streamie. No właśnie dlatego to napisałem, a nie powiedziałem głośno. Tego nie widać, ale nie żartujemy. Fety nie pierdzą.
O tak, to jest coś, co myślę, że wypromujemy. Dobra, słuchajcie. Wróćmy sobie na lądowisko, no bo tak jak mówię, wylądowaliście, a myślę, że Psentux, no i powiedzmy, że Tena też, trochę przy wsparciu Izrina, no i lokalnych droidów z obsługi, tam dokonają jakiegoś maintenance'u, tankowania, no prawdopodobnie sztaba, żeby cokolwiek z niej zostało, no to musi zostać w ogóle odholowana na suchy dok i no tutaj głębokie naprawy, głównie poszycia, bo integralność stracił ten statek i próżnia dostała się do wewnątrz. Z kolei na was myślę, że wyjdzie ktoś z obsługi portu, żeby się z wami porozumieć. Kogo chcecie? Chytrusa? Czy takiego mniej chytrusa, czy takiego mniej chytrego? Może być chytrus, niech już tam. Jak będzie trudniej na początku, to będzie łatwiej później. No dobra. A propos trudniej na początku, to nie rzuciliśmy na przeznaczenie. Tak, nie rzuciliście na przeznaczenie, stąd nie wiadomo jeszcze, jakie jest dzisiejsze wasze przeznaczenie. No a na was wyskoczy Anton. O nie. Możesz... Tu nie wolno karmić zwierząt. No i znając mnie, to muszę zrobić akurat tę piosenkę. O, mamy więcej. Tak, 3 białe, 2 czarne. Dobrze jest. Wychodzi Anton, ma... no typowy kubraczek, można powiedzieć, chroniący go trochę przed wiatrem, trochę przed deszczem. Akurat nie pada, pogodę trafiliście całkiem niezłą, takie pochmurne 22 stopnie. No ale ma jakiegoś datapada, ma jakieś tam, nie wiem, rękawiczki, coś tam ma. No i tak spogląda to na informacje, na tym padzie, to na was. No witam. Dzień dobry. Dzień dobry. No to kto tu dowodzi? Ja. Arik Kenu, miło mi. Anton Ordes, dzień dobry. Ja zajmuję się tutaj lądowiskiem. Jest jedno na kilka osiedli, więc... No ale zresztą ruch też nieduży. W sumie tylko transportowce, głównie transportowce. No i czasami jakaś gruba ryba. Także byłbym wdzięczny, jakbyście od razu zadeklarowali, co macie do zadeklarowania. No to nam oszczędzi sporo kłopotów, nie? Oszczędzi, zdecydowanie. Zaliczamy się do kategorii grubej ryby. No tak, domyśliłem się tego, biorąc pod uwagę, że turyści raczej nie zatrzymują się na mojej gawie. Jeśli wiesz, co mam na myśli, panie Kenu, to nie jest raczej kurort. Nie, w ścisłym sensie. Przejdę się, to zobaczymy, czy jest tutaj tak wakacyjnie, czy nie wakacyjnie. Ale może tu jest dobre miejsce na kurort? Nie szepę? Jak mi się tu bardzo podoba. Wręcz mógłbym tutaj zamieszkać. Tak, to prawda. No. To jest bardzo ładnie, aczkolwiek daleko od wszystkiego, więc myślę, że nie wszyscy chcieliby spędzać w czasy głęboko w rubieżach. Zdarzają się najazdy piratów również. Aczkolwiek no można powiedzieć, że chatowie do tej pory trzymali nas w pewnym uścisku serdecznym. Gdzieś tam mamy chyba to nawet wpisane w konstytucji o wiecznej przyjaźni mojgawo-chutyckiej. No to się śmiesznie składa. Dlaczego? Przyszliście zmienić konstytucję? Można tak powiedzieć. Juldok Grzelazny nie żyje. Czyli widzicie z ukrywania tego dobrze. Przepraszam? To znaczy co? To znaczy, że nie żyje. Że kill. Znaczy się, że tyś go killim? My go killim. Czekaj, mieliśmy chyba tego nie mówić.
Patrzę na dolony taki. Wow. O nie, to się nieźle składa. Znaczy ja tam osobiście za chatami nie przepadam, więc mi to tam nic do rzeczy. Aczkolwiek, skoro wyście go kilim, no to rozumiem, że wyjaśniła się sprawa grubych ryb, tak? Czyli... Można tak powiedzieć. Co, umarł król, niech żyje król? Też zielony? Żółty. Żółty. No tak, tak, zamienił stryjek siekierkę na kijek, rzeczywiście. Nie wiem, mam teraz... czuję się trochę niepewnie, panie Kenu, w sensie, jak to rozegramy? No spokojnie, mam nadzieję. Ma, nie wiem, mam paść, nie wiem, pokłony teraz? Nie, nie. Trzasnąć coś? Ja nie z tych. Chciałbym się tutaj rozejrzeć przede wszystkim, dowiedzieć się co i jak, co tu się w ogóle dzieje i robi i co? Zaaklimatyzować się. No to co? No trochę. Ale... Burmistrza. A jak na moje, to rękę byś mógł podać panu Kenu. Bardzo proszę. Można? Naprawdę? I ten tam włochaty nie urwie mi tego i owego? Wskazuje na kawę. Wczoraj go karmiłem. A, na kawę! Myślałem, że na Santuxa. To kawę bym to nie obraził. Tak, to jakby to był rodzaj żartu, dlatego że jest z wami Santux. To właśnie dlatego to ten żart miał sens. No, przepraszam. Teoretyczne panowanie chyba nie będzie aż tak rygorystyczne jak chata, chociaż zobaczymy. Znaczy, powiem tak, panie Kenu, i on faktycznie wyciąga tą rękę, skoro mu wolno, no to ci tam zbija piątkę. Jak mówię, no ja tak naprawdę mam nic do chatów czy do kogo innego. Tak naprawdę, no lądowisko jest ważne, więc nikt mnie też nie rusza, tak? Nie ma więcej pasów startowych w okolicy zasiedlonej przez kolonistów. Tak naprawdę od wszystkiego, no to mamy miasto Ejabu, kawałek stąd, trzeba będzie wziąć śmigacz, no ale to są tutaj służbowe. To wam dam, pożyczę. No, w końcu nie musimy kraść. Przepraszam, co? A, stary dzieje. Jest Eirshu nad wodą i Virtuora, tam gdzie się hoduje ryż. Takie, można powiedzieć, dwie największe wsie. Oczywiście są jeszcze tam pomniejsze dosiedla, takie, można powiedzieć, bardziej koczownicze. Ci, co ewentualnie polują tutaj w lasach, są takie dłorogi. Generalnie zwierz kopytny. Można to jeść, aczkolwiek raczej po ugotowaniu. Bo na surowo strasznie śmierdzi. Taką, nie wiem, smołą? Coś takiego. No, trzeba to wygotować, żeby to miało w ogóle jakikolwiek sens. Także, jak mówię, no ja nic tutaj nie mam, ale też z drugiej strony mam niewiele do gadania. Obawiam się, że no tak naprawdę no to trzeba będzie dogadać się trochę z tuzami społeczności w mieście i na wsiach. Jeśli mają was tutaj faktycznie przyjąć. Nawet już nie chodzi o rozstawienie się w rezydencji, no nie? No bo tu rezydencja, no to pewnie tak samo jest wasza już teraz, tak? Tak. Ludzie tutaj są spokojni, panie Kenu, w sensie przywykli do pewnych standardów, tak? No do tej pory jak widzieli chata, no to wiadomo, tak? Czołobitne pokłony i lizanie po ogonku. Nie musicie po niczym lizać. Ale no. Możecie, chociaż nie próbujcie głaskać kota, bo was ugryzie. Może tak być. Z drugiej strony, no to też mówię, no kontrola lotów tutaj jest, tak? Więc czasami faktycznie te jakieś rajdy pirackie, no to wtedy akurat obecność chata czy jego tam wojowników to była na rękę, więc no, mam nadzieję, że teraz zapewnisz ten sam poziom ochrony, czy nie wiem, jakiś większy, mniejszy? No, jeżeli to my zabiliśmy chata, to raczej nasz poziom ochrony będzie większy niż jego. No dobra. Ja
naczytałem się w życiu powieści, romansów i wiem, że nie trzeba mieć więcej w łapie, żeby zabić kogoś. Ja na przykład mam 2 w łapie i co? Ale prawdopodobnie jakbym dobrze wycelował tutaj działko obrony lotniska, to bym powalił tego waszego pajęczaka. W sumie ciekawe, czy tym padła cała jego baza, więc w sumie... W sumie nam całkiem nieźle poszło. No, chyba tak. Chyba rzeczywiście. W sumie, jak już przy tym jesteśmy, to mam pytanie, bo wspomniałeś o żołnierze Hata? No, tak powiedziałem. I oni są tutaj? To pewnie tak, niektórzy. Czy to znaczy, że będziemy musieli się ich pozbyć, czy oni będą w miarę... Czy są to najemnicy, którzy po prostu... Ja wiem tylko, że płacił im Juldurk. To, co oni teraz zrobią, no to jest już trochę chyba... pomiędzy wami a nimi, co? Dowodzi nimi niejaki Guido. Guido. Guido Psycho. Dobrze. Guido Psycho. Nieprzyjemny. Coś mi to mówi. Mogę się, Marcinie, zastanowić na jakiś autorii albo coś? Czy sobie nie przypomnisz Guido Psycho? Mhm. Wydawało mi się, że Guido Psycho jeszcze się nie pojawił w waszych przygodach, ale... Ale wiesz, no jakby oglądam 2 Star Warsy, więc... Dobra. Jeśli... Zastanów się. Ale to są tylko 2 zielone. Dwie fioletowe. Tak, masz też sprzyjałkę od Silent Caster of Disaster. A już rzuciłem przez przypadek, oparłem się. No trudno. Że tak powiem. No, chyba jest okej. No, znaczy powiem tak. Pirat. Na takiej samej zasadzie jak wy jesteście piratami. Jezny zabijaka... Strzela, potem pyta. Też nieprzyjemny jegomość. Ale jakby jakiś super sławny nie jest. No, tak samo jak Arik nie jest super sławny. Można powiedzieć, że... Jeszcze. No, można powiedzieć, że sława Guido Psycho jest porównywalna ze sławą Arika Kenu. Twoja sława jeszcze nie wzrosła, bo jeszcze nikt nie wie, że to ty zabiłeś Uldurga. To jest jeszcze przed nami. Jeszcze przed nami, no dokładnie. Właśnie. No, także jest Guido. No jest burmistrz Sem w mieście. Jest Vettin u pasterzy. No, łatwo go wypatrzeć z daleka. No i jest Arain u rybaków. Myślę, Ariku, że powinniśmy zacząć od wizyty u burmistrza. A mi się wydaje, że rzeczywiście powinniśmy pojechać do burmistrza, a potem pojechać... do posiadłości i zrobić bibę. Zrobić bibę? W sensie... Tak. Zaprosić ich wszystkich w jedno miejsce i się przedstawić. Postawić parę kolejek. Dawno nie byliśmy na dobrej imprezie. Pytanie, czy wasza rzeczywiście będzie dobra. Wow! Nie, no chyba będzie, nie? Chyba o, a powiedz mi, Anton, czy Juldurk zostały jakieś swoje statki kosmiczne, ma jakiś swój hangar? No, mam tutaj kilka myśliwców. Dowieźli je jakiś czas temu. Takich, no, do ochrony. Scyków? O,
Jesteśmy obeznani z nimi. Tak. Znamy, wiemy. No to są. Głównie latają nimi piraci od Gido. Nie wiem, czy przed zrobieniem imprezy nie spotkałbym się z tym całym Gido, żeby ustalić parę rzeczy, żeby nas czasem nie... Po prostu do każdego idziemy zaprosić osobiście i wtedy z każdym pogadamy i potem ich wszystkich spotkamy na imprezie. A to nic prostszego, jeśli chcecie z nim pogadać, ja mam tu kantynę. Znaczy, jak go zaprosimy do siebie, do posiadłości, która była wcześniej posiadłością Hata, a on nie do końca jeszcze będzie nam przyjazny, to może nam zrobić jakiś mały ambush i później będziemy pod ścianą. No w sumie byśmy tak zrobili, masz rację, szefie. Właśnie. Dobra, Anton, długo masz do końca zmiany? Tak. A ile w ciągu dnia zarabiasz? No, rzuca ci koszt w kredytach. Czekaj, zobaczę, czy mam tutaj tego. Pracownika. Znaczy powiem tak. On zarabia od 1000 do 2000 kredytów miesięcznie. Dużo więcej nie. Wydaje mi się, że raczej bliżej 1200 niż tych 2000. No dobra, wyciągnął 200 kredytów z kieszeni. No. Idziesz z nami. Ale daj mu 200 kredytów. No tak. A potem port się zapadnie. Nie wiem, dokąd chcecie iść. Zresztą, co ja jestem? Jakiś tutaj, nie wiem, przepraszam, przewodnik za przeproszeniem? No, jakby za to bym chciał ci zapłacić te 200 kredytów. To już lepiej idźcie sobie do kantyny i znajdźcie kogoś, kto faktycznie chce się tym zająć. Prosty szmal. No, słuchaj, prosty jak prosty, a że tak powiem, kosa nad głową wielka. Ale to my jesteśmy tą kosą. To zabrzmiało jak zastraszanie. No, to nie jest zastraszanie, tylko stwierdzenie faktu, że w sumie my teraz tu rządzimy, tak? To kto go wyleje z pracy tu? W sumie tak. W sumie racja. No dobra, przekonałeś. No to chodźmy. No to w drogę. Czyli co, do knajpy? Mają tam mleko banty? Na pewno mają tam mleko banty. To do knajpy. Chcecie, żeby gadać z piratem? Tak, ja bym wolał najpierw zabezpieczyć nam dupę przed tym, kto może nam zrobić jakąkolwiek krzywdę. No, dobra. Będzie spokojnie. Dobra. Kantyna Oko Cyklonu znajduje się przy lądowisku. Tak naprawdę lądowisko jest taką osadą samą w sobie. Żeby tutaj ruch nie musiał jakoś szczególnie się... W sensie, żeby jak ktoś przylatuje z zewnątrz, jacyś właśnie piloci statków transportowych, czy nie wiem, inni tutaj woźnicy cargo, nie musieli jakoś za bardzo zagłębiać się w wioski, niepokoić społeczność, to kantyna jest po prostu tuż przy porcie, żeby wysiedli sobie ze statku, czekają na maintenance, no i przy okazji obębniają tutaj sobie kantynę. Za barem stoi Torianin i Banwood. Ma czerwony kubraczek i można się z nim dogadać, bo ma to urządzenie translacyjne na karku. I Torianie są upierdliwi, jeśli chodzi o dogadywanie się z nimi, bo mają dwie pary ust po dwóch stronach szyi. To jest ta taka bruzda, ją można zobaczyć tutaj u niego na obrazku.
i mówią, używając jednocześnie obydwu, ich język jest taki bardzo mocno dudniący, takie jakbyście grali na didgeridoo. I tak naprawdę jest bardzo trudno osiągalny w mowie dla istot, które nie są itorianami. Można nauczyć się go rozumieć, no ale jest to jeden z trudniejszych języków w galaktyce, więc niektórzy itorianie, zwłaszcza ci, którzy dużo mówią z innymi rasami, w takich pracują właśnie zawodach bardzo mocno nastawionych socjalnie, jak na przykład barmani, mają takie urządzenia translacyjne, które są przyczepione do ich karków. Z tego urządzenia wychodzą po prostu na wysięgnikach mikrofony, jeden do jednej, drugi do drugich ust. I w czasie rzeczywistym to, co oni tam sobie mamroczą po swojemu, przetwarzają mechanicznie na standardowy basic galaktyczny. Więc dogadanie się z Iban Wutem nie będzie nastarczało większych problemów. Że mierzycie się spojrzeniem. Ja, żeby przełamać lody, podchodzę do niego bliżej. Mleko Banty poproszę. Mleko Banty. Raz. Powiedz mi, Mando, co cię tu sprowadza? Biorę szklankę, biorę łyk. Interesy. No to w sumie dobrze trafiłeś, można powiedzieć, najlepiej, chociaż jestem ciekaw, skąd dowiedziałeś się o naszej małej przystani? Wskazuję głową Arika i mówię... On mi pomógł. I będzie chciał chyba pogadać też. Jasne, ja zawsze chętnie pogadam. Dobiorę szklankę z mlekiem, podchodzę do Arika i wskazuję mu głową barmana, po czym idę sobie usiąść przy stoliku. No, tak dobrze ci szło, nie chcesz iść tam pogadać razem ze mną? Patrzysz jeszcze na Arika? Nie. O, to będzie ciężka nowa znajomość. Idę do barmana. Ja się tak materializuję zaraz obok Arika. Już siedzisz tam przy nim. Ja wyczuwam, że Kord to raczej by jakąś robotę dla łowcy nagród chyba opękał. Z czegoś trzeba będzie finansować tę bazę, nie? W sumie ta... Dzień dobry. Dzień dobry. Macie jakiś fajny specjał tutaj do picia? Wolałbym coś bez alkoholu na razie, bo mam jeszcze kilka spotkań przed sobą. No to mogę zrobić taki łagodny. W sensie to... To lekko fermentuje, no to jest ryżówka. Mleko Banty. Mleko Banty? Dobra, może ci Mleko Banty. A ja poproszę Coca-Colę. Słucham? A ja poproszę Coca-Colę. A może być... Dwie. Może być z Pepsi? Nie, Pepsi nie ma w kanonie, a Coca-Cola jest. Naprawdę? Weź frytki, do czego? Coca-Cola jest w kanonie Star Wars. Jak to? Jest w Galaxy Edge w Disneylandzie i tam normalnie sprzedają Coca-Colę w tych specjalnych buteleczkach. I one są kanoniczne, jako Coca-Cola w Gwiezdnych Wojnach. Ja wiedziałem, że E.T. jest jakby Jedi, tak. Ale że Coca-Cola jest kanoniczna? No, jest kanoniczna. Jest nawet napisana w tych ich alfabecie arabeszu, tak? Zaskoczyłeś mnie. No ale dobra, w takim razie dwie kole. Niech będzie. No dobra. Popiliśmy, pośmialiśmy się. Ten Mando powiedział, że to dzięki tobie znalazł się tutaj. Chcecie się, nie wiem, zatrudnić u Żelaznego? A,
Jak ważny jesteś tutaj w tej okolicy? Jestem kantyniarzem, odpowiedz sobie na to pytanie. A. Czyli w ciągu kilku godzin wszyscy się dowiedzą o tym, co mógłbym ci powiedzieć teraz. Oczywiście, że tak. Patrzę na Dolonę, patrzę na Kawo. Żelaznego nie ma już z nami. Widzisz, że Iban Wood zrobił bardzo olbrzymie oczy. W sensie zdziwione. Chcesz mi powiedzieć, że... My go killim. A! Mój szef, najlepszy rewolwerowiec po tej stronie. Po tej stronie czego? Po tej stronie zewnętrznych robierzy. Okej. Okay. Sam własnym blasterem zabił Juldurka Żelaznego, wcześniej włamując się do jego bazy. Z tobą zwany żadnej nie mamy i nie chcemy sobie, nie chcemy kłopotów. Nie, tak tylko mówię. Nikt nie szuka zwady z barmanem, prawda? No to co, może kolejkę na koszt firmy? O, no pewnie. Idealnie. Czekaj, ale jakby czy technicznie rzecz biorąc, szefie, jakby tak się nachylam się do Arika, tak żeby on to słyszał, ale jakby żeby było takim kuriozum jakby rozmawiania z szefem. Czy technicznie rzecz biorąc teraz na koszt firmy to nie jest na nasz koszt? Technicznie rzecz biorąc nie, czerwony bubku bez szkoły. Czerwony co? Czerwony bubku bez szkoły. Nie, słuchajcie, to nie, jakby Juldurk imiennie nie jest właścicielem niczego na tej planecie. Okej. Jakby mało, jakby to nie jest tak, że jakby tutaj, nie wiem, wszystko należy do niego. Ci ludzie są właścicielami. Jedyne co, no to on miał nad tą kolonią, nad tą planetą taką władzę korupcyjno-kryminalną. W sensie... Coś a la mafia. Tak, takie bardziej a la mafia. Oni mu płacili jakieś tam haracze, trybuty, forsę za ochronę, przez co on tutaj utrzymywał garnizon, dostarczał jakichś mniej lub bardziej szemranych surowców, albo nie wiem, zapewniał w ogóle dostawy pewnych surowców, które w normalnych warunkach taka mała kolonia bez szczególnych perspektyw nie byłaby w stanie zaopatrzyć się sama, no a z wdzięczności oni byli mu poddani. Więc nie, to, że na koszt firmy nie znaczy, że na koszt eskadry Bajzel, bo tak jak w przypadku Juldurga, nic do eskadry Bajzel tutaj nie należy. To, co teraz następuje, no to tak jak mówię, to jest raczej zmiana kierownictwa na tym szczeblu mafijnym. No tak, ale jakby... No dobrze, jakby w takim razie przepraszam. Pod ryneczku? Pod ryneczką. Jak na koszt firmy, to się jednak skuszę. To nasz specjał, Huragan A. Zamiast huraganu, to ja tego Sprite'a jeszcze do mleka poproszę. O kurde, Sprite z mlekiem? To się nazywa co, sraka? Nie, to Sprite z bananem. Sprite z bananem, o Boże. Po której ty stronie Wisły się wychowałeś? Ty z bananem. Prawidłowej. Chyba nie, słuchaj, jednak. No dobra, cokolwiek zamawiacie, to on faktycznie wam tutaj stawia, no to nie jest jakoś tam bardzo. Aczkolwiek wydaje mi się, że bardzo szybko czy obsługa, czy goście, nie jest może ich jakoś szczególnie dużo, ale no jest pewna ilość osób w kantynie. Zauważają, że jest wam nalewane bez płacenia. Mhm. I wydaje mi się, że ktoś się tym prędzej czy później zainteresuje. Dam wam szansę się na to przygotować.
Okej. Okay. Jesteś, czuję, że jesteś gotów, tak? Musimy się jakoś podleczyć, bo od ostatniej sesji mam z jakieś 3 hapeki tylko. No ja myślę, że wiesz, gdzieś tam jakaś pomoc medyczna była ci udzielona, lepsza lub gorsza. A jak nie, to sobie tutaj będziesz w sanatorium w dobrym klimacie odpoczywał. No, ja chyba będę musiał sobie zrobić kąpiel w bakta. Wydaje mi się, że no, ze 3 dni, czy nawet 4 tutaj lecieliście, więc o przynajmniej 4 możecie się uleczyć. Okej. No i pełny stres, tak? To jest też niebagatelna sprawa. No to więcej mi nie trzeba. Się można pocić przy strzelaniu, to jestem szczęśliwy. No jak można celować 2 razy, to jesteśmy zdecydowanie. Czyli co, Arik, Dolona, Kawo, siedzicie przy barze na tych wysokich stołkach, Kord gdzieś tam zewnętrznie przy stoliku. No i wydaje mi się, że zobaczycie, jak z grupki tutaj siedzących piratów odłącza się taki nieprzyjemnie wyglądający łysek. Jak go widzimy, to ja się już w sumie odwracam w jego stronę, się rozkładam, jakbym był u siebie w domu, zapraszając go. Ja myślę, że tutaj gdzieś pewność siebie, której ja nie posiadam, ale Dolona posiada z pewnością, poprowadziłaby Dolonę bardzo blisko tego typa, tak by przejechał mu ręką po twarzy. No ładne te tatuaże. Zejdź mi z drogi. Dobra, dobra. Nie, ja słyszałem, że ty tu jesteś szefem. No i bardzo dobrze słyszałeś. I słyszałem, że coś niecoś masz do gościa, który do tej pory mi płacił. Teraz to w sumie nic do niego nie mamy. Tak, właśnie słyszałem. Jaką rolę tutaj pełnisz, że on ci cokolwiek płacił? Utrzymywałem tu spokój. I teraz zastanawiam się, ile jest dla ciebie warte, żebym przestał zachowywać się patriotycznie. To zależy od twojego nowego nastawienia. Bo patrząc na to, jak podchodzisz do nas, obstawiam, że do innych ludzi też podchodzisz podobnie. Moje nastawienie jest w tej chwili na ogłuszanie, Żabko, ale mogę przestawić na zabijanie. Wiesz, jak opłacał cię Yuldurk, to pracowałeś na jego zasadach. Jak ja zacznę cię opłacać, to miło by było, gdybyś był trochę milszym kolegą na całej społeczności. Ile ci płacił? Wystarczająco, żebym teraz zastanawiał się, czy nie wyrzucić cię stąd na zbity pysk. Chciałbym mu spojrzeć za ramię, czy on ma jakiś kolegów ze sobą. No ma grupę takich, podobnie jak on, zakazanych piratów. No was jest tutaj co? 4 plus Buko to 5. Powiedzmy, że plus Sentux, Tena i Izrin, no to jest razem 8 osób. No ich tam, no może nawet tyle samo. Mhm. Kawo tak podchodzi do Arika, żeby pokazać, że Arik nie jest jakby sam, że też ma obstawę i mówi, no, może trochę jednak grzeczniej, co? A ty kto jesteś, Gogusiu? Ja jestem jego bodyguardem. I nie fikaj może aż tak bardzo, co? Bo co mi zrobi? Kawo wychowany na limance.
Nie no, dobra, chłopaki, bo zaraz tutaj wyciągamy blastery i nie będzie miło. Ja nie lubię na przykład wyciągać blasterów, ja wiem, że niektórzy z nas tutaj są bardziej skorzy do takich rozwiązań, no ale jakby, szczerze powiedziawszy, wolę liczby. Porozmawiajmy o interesach, więc jakby bardzo mi przykro, Guido, natomiast jakby Juldryk już nie będzie ci płacił. Nie może, bo nie żyje. Takie są fakty. Możemy teraz rozmawiać albo się bić. Ja bym wolał rozmawiać. Mam propozycję dla ciebie. Zapłacicie mi w tej chwili 40 tysięcy kredytów. I może jeszcze 10 tysięcy dla moich chłopców. Jako fundusz socjalny na odprawy. A ja zabiorę się stąd i zapomnę, że was widziałem. Dobra, czyli jednak wyjeżdżamy w workach. Wyciągam blaster. No ja bym chciał, jak widzę, że Dolona robi ruch do kabury, to ja też błyskawicznie wyciągam blaster. A nie. Nawet dwa. Słuchajcie, mam pomysł. Mam pomysł, pojadę auto! Jednym celuję mu w twarz, drugim celuję mu w brzuch. Dobra. To Kawo, jaki miałeś pomysł? Słuchaj, jak ty się właściwie, gościu, nazywasz? Guido Psycho. To słuchaj, Guido, może zróbmy tak. Ej, czekaj, to ciebie szukamy. Tak, jego szukamy. Ej, kontynuuj, Kawo, sorry. Słuchaj, może zróbmy tak, bo rozumiem, że nie chcesz dla nas pracować, dla naszego wielce poważanego Arika. Jak ma zamiar wtrącać się w moje zasady? Nie przesadzaj, Kawo. Tak. Nie przesadzaj? No dobrze, no to dla Arika. Ale ja mam taką propozycję. Może po prostu ty i ja zrobimy sobie solówę. I jeśli ja wygram, to przemyślisz swoją ofertę i może jednak będziesz chciał dla nas pracować, bo będziemy trochę jednak... Będziemy lepsi niż Juldryk, to cię mogę zapewnić. Będziesz dostał taką samą wynagrodzenie jak do tej pory. Chyba, że spuszczę ci łomoc, to wtedy będziesz trochę taniej musiał nam usługiwać. Co ty na to? Znaczy, usługiwać to może złe słowo. Bardziej pełnić rolę stróża prawa w okolicy. Mam lepszy pomysł. Po prostu mi zapłacicie, a ja będę sobie dalej żył jak człowiek. No tego nie możemy dla ciebie zrobić. Ale możemy, prawda? Ale możemy dla ciebie zrobić co innego. No, stawka, którą sobie od nas życzysz, jest dosyć wygórowana jak na takie spokojne miejsce. Jak mówię, to z dodatkową odprawą. Ubezpieczenie za śmierć szefa. Właśnie, gdzie jest... Jakby, jak on reaguje na to, że my do niego celujemy z broni? Wiesz co? Wydaje mi się, no, wy do niego celujecie z broni, wydaje mi się, że jak już... no jak Dolona wyciągnął, no to ja miałem tutaj jedną scenę, ale wy też wszyscy wyciągnęliście bronię, bo chciałem tak zrobić, odłóż to synku, bo się pokaleczysz. Ale wydaje mi się, że gdzieś tam za Guido, członkowie jego grupy też dobyli broni, więc myślę, że to takie celowanie jest obopólne. A Banwood schował się za barem, chociaż ponieważ on jest dosyć duży i Torianie w ogóle są dosyć masywni, no to ta jego młotogłowa wystaje tam zza kontuaru. Ach.
Słuchaj, no... Nie bardzo mi się widzi płacić tu i teraz. A też szkoda by było... Tym bardziej nie opłaca się nam płacić za to, że sobie pójdziesz. Truda. No szkoda by było robić jadkę pierwszego dnia, kiedy przylecieliśmy na nowe włości. Czyli co, chcesz to załatwić jak mężczyzna, żabko? No ja chciałem, ale pieniałeś. Nie widzę tutaj u ciebie broni godnej, że tak powiem, pojedynku. Ach, pojedynek. Są normalnie zasady pojedynku rewolwerowego. Wiem, słyszałem. Mówiłeś o tym. Dobrze, zatem. Co? Puszczałem muzę z dobry, zły i brzydki. I wychodzimy wszyscy na zewnątrz. Ale jak ja zobaczyłem, że coś się dzieje, to podchodzę ze swoimi dwiema szklankami i też się przypatruję. No dobra. Pojedynek rewolwerowy składa się tak naprawdę z trzech faz. Czym jest pewna szansa, że no jest w stanie skończyć się już, że tak powiem, w pierwszej rundzie. Tak, no zależy od tego oczywiście, jak go postrzelisz. Gido nie jest może najbardziej dopakowanym strzelcem czy szmuglerem na zewnętrznych rubieżach, ale ma rewolwer i jest w stanie wyzwać cię, Kawo, faktycznie na pojedynek strzelecki. Ja to się chciałem z nim na pięści nawalać po prostu, żeby go przypadkiem nie zabić, bo ja nie mam ogłuszania w broni. Ale on z drugiej strony nie ma aż takiego doświadczenia w walce na pięści, żeby chcieć w ten sposób. No dobra, to mogę strzelać po nogach. Okej. Okay. Czyli to ja bym się miał podjękować, tak? Nie, Arik? Jak chcesz, tak naprawdę. Arik, ty decydujesz, ty jesteś szefem, ale wyjdźmy z karczmy, żeby kantyny, żeby kogoś nie zastrzelić przypadkiem. Tak, myślę, że już, jeśli już, no to taki pojedynek rozegrałby się na podjeździe przed kantyną. Na ubitej ziemi. Na ubitej ziemi, dokładnie. Nie, no ja bym wolał się podjąć tego, jako reprezentant naszej grupy. No i faktycznie mam stun setting na pistolecie, to nie zabiję go. Ja bym chciał w ogóle wyciągnąć wszystkich z tej kantyny. Tak, tak, ja myślę, że jak tam gruchnie pojedynek, no to Dolona gdzieś tam nakręci bardzo mocno sytuację, że Arikenu, najlepszy rewolwerowy na ruby i ta paruwa Gido, tak? Nie, ja myślę, że Dolona oddaje mu szacunek, okay, którego Gido mu nie okazał i jakby Dolona też twarz, by mu tego szacunku nie oddał, ale jakby tutaj teraz naganiając i robiąc jakby taki sztuczny tłum i też jakby no robiąc cały ten performance, to myślę, że oddaję mu, że tutaj dowódca miejscowych piratów, że jakby szanowany i znany człowiek zmarłego Juldurka, kontra Arik Kenu, dowodzący z kadry Weisel, jakby to wszystko pada, żeby ci ludzie słyszeli o nas. Mm-hmm. Czy może ja bym sobie coś rzucił? Jasne, jeśli chcesz. Tak myślę, że bym chciał tutaj... Wiesz co, jest... Teraz zobaczę, bo to... Można nawet trochę potraktować jako gambling ze względu na to, że no umówmy się, i Banwood nie byłby dobrym barmanem, gdyby zaraz u nie wyczuł tutaj pisma nosem i nie zaczął zbierać zakładów, że nie wiem, Arik straci oko w drugiej rundzie. Czyli to jest gambling. Czekaj, nie. Znaczy, to trochę jest pochodna hazardu, no bo tak naprawdę nakręcasz w tym momencie swoją gadką to,
żeby no z jednej strony ludzie faktycznie wyszli oglądać ten pojedynek, z drugiej strony trochę mimowolnie nakręcasz zakłady i Banwutowi. Ja mam tutaj przed sobą podręcznik szmuglerski Fly Casual, w którym jest między innymi właśnie ustalanie stawek hazardowych. Więc wydaje mi się, że może być całkiem niezłym pomysłem jakiś rzut twój, przy czym ty możesz zaproponować umiejętność. No to ja w takim razie proponuję charm. No dobra. Niech to będzie charm. Zobaczmy, jak urok osobisty Dolony zagra tutaj na sercach i umysłach. No bo jakby Dolona to tak w sensie na pięknie by chciał. Na pięknie. Dobra. Na pięknie. Wydaje mi się w takim razie, żeby to były przynajmniej dwie fioletowe. To jest jedna rzecz. Wydaje mi się, że powinna tam się pojawić czarna za to, że tak naprawdę faktycznie nikt nie słyszał o eskadrze Bajzel. I raczej ludzie, jeśli już by stawiali, no to stawiali na Gido. Myślę, że druga czarna, ze względu na to, że jesteście pretendentami, w sensie chodzi mi o to, że jesteście gośćmi na boisku gospodarzy, jeśli wiesz, co mam na myśli. Ale z drugiej strony, ponieważ reżim Huta, jak mogliście zauważyć, no nie był tu szczególnie lubiany, zwłaszcza, że Gido temu nie sprzyjał, no to pojawi się tam też niebieska. Dobrze, to po mojej stronie chciałbym powiedzieć, iż jedną czarną usuwam z tytułu, że usuwam czarną przy testach czarną. Okej. Jedną niebieską od pana magistra, że tak powiem, sobie wezmę. Kupił ci te kwiaty w końcu? Nie, nie kupił. A mi proste. Proste. Nie da się z tym. I jedną niebieską mam po prostu. No więc jakby ja już rzut mam gotowy. Nie. No tak, mam gotowy. Więc rzucam. No to cykaj. Okej, jakby na plusie, więc nic. Więc myślę, nie że robimy tak, dalej. Nie, no, pełna myślę, że obstawa tam się pojawi. Wszyscy będą chcieli zobaczyć epicki pojedynek Arika z Gido Psycho. Kawa jeszcze podchodzi do Arika i daje mu radę, jak powinien strzelać, żeby dobrze wypaść i jak wygrać ten pojedynek. Że słuchaj, spróbuj strzelić w taki sposób, żeby najpierw wybić mu blaster z ręki, a potem dopiero ewentualnie ogłuszać. To jest szybki trik, najpierw strzelasz normalnym nabojem, a potem przełączasz na ogłuszanie. To wtedy na pewno zrobi większe wrażenie. Bardzo dobrze, Kawa. Widzę, że już zaczynasz rozumieć, na czym polega bycie cool. No wiadomo. Bo i to by było jako, nie wiem, chyba speedowana pomoc, jak ja jestem dobrym strzelcem, co? Czy nie? Zależy. Znaczy, ponieważ strzelacie na dwie różne umiejętności, no to ja myślę, że będzie to pomoc, ale raczej do cool Arika, żeby określił sobie inicjatywę. Zanim jednak, jak mówiłem, pojedynek strzelecki składa się z trzech faz, trzech kroków. I pierwszą z tych faz jest face-off, czyli stanięcie z przeciwnikiem twarzą w twarz. Ja wyobrażam sobie, no bo jesteśmy na tym otoczeniu lądowiska, że wyszliście gdzieś tutaj na placyk, albo może na ten mostek nad kanałem burzowym, żeby nikt tutaj wam nie przeszkadzał za bardzo.
Mhm. Stoicie sobie Arik przeciwko Gido. Ja jeszcze przed pojedynkiem zrzucam kurtkę z siebie. Gdzieś ją tam na glebę rzucam, tylko jest Bajzel, który po prostu chwilę później łapkami ją ugniata, po czym się kładzie na niej. Słuchaj, to jest ta faza pojedynku, w której stoisz, rączki drgają przy kaburze, jeszcze nie wyciągnąłeś tak naprawdę dobrze broni, tylko mierzysz się z przeciwnikiem spojrzeniami, trochę próbujecie się nastraszyć może, trochę podkopać swoją pewność siebie nawzajem. Mam tutaj napisane w zasadach pojedynku, że możesz wybrać w tej fazie swój styl zachowania. Możesz zastraszać przeciwnika, a możesz tak jakby, nie wiem jak do końca to przetłumaczyć, size up, ale wzrosnąć w oczach jakby, coś w tym rodzaju. Wybierasz jedną z tych taktyk. Dobra, a czy one mają jakieś one ogólnie, różnice mechaniczne? One ogólnie tak, one ogólnie będą się różniły mechanicznie. Kiedy zastraszasz, próbujesz zastraszać przeciwnika, będziesz rzucał swoje zastraszanie albo swój blef, czyli coercion lub deception, przeciwko dyscyplinie Gido. I za sukces, jeżeli ci się uda, to on dostanie czarną kostkę do swojego testu inicjatywy i dodatkową czarną za każde dwa sukcesy. I może być tak, że wywrzesz na nim takie po prostu niepokojące wrażenie, że zmiażdżysz jego pewność siebie i będziesz w stanie strzelić pierwszy. Dodatkowo jest tutaj kilka dodatkowych efektów, które można wywołać advantage'ami, triumfami i tak dalej. Jak przyjdzie to do czego, to powiem ci, co możesz z tym zrobić. W momencie, w którym wybierzesz tą drugą technikę, czyli to skupienie, wzrośnięcie w oczach, tak naprawdę skupienie może faktycznie tutaj lepiej brzmi, bo próbujesz swoim okiem, swoim skupieniem znaleźć jakieś znaki, w którym on miejscu, w którym momencie on może popełnić błąd, takie wyszukanie trochę przewagi. I tutaj będziesz rzucał perception albo streetwise przeciwko jego cool. I za każdy sukces, jeżeli zdasz to perception lub streetwise przeciwko cool, to twoje cool w rzucie na inicjatywę jest upgrade'owane, czyli zielona zamienia się w żółtą lub dochodzi dodatkowa zielona, jeśli nie masz takiej możliwości. I to się dzieje dodatkowy raz za każde dwa sukcesy, więc możesz ty poruszyć się szybciej. Czyli intimidate to jest przeszkodzenie przeciwnikowi, a size up to jest pomożenie sobie. Ty wybierasz taktykę, że tak powiem. Okej. Ja go nie chcę zastraszać, chcę to wygrać swoimi umiejętnościami i pokazać mu, że po prostu jestem dobrym strzelcem. Mm-hmm. Więc wybieram tą drugą opcję. Dobra. Czyli będziesz rzucał streetwise lub perception przeciwko jego cool. Jego cool, już ci mówię, jakie ma. Nie jakieś szczególne. On ma trzy zielone, więc będziesz rzucał na trzy fioletowe. O, wyrównanie, bo ja też mam trzy zielone w obu. Wydaje mi się, że tutaj ta niebieska od kawo może się pojawić, no bo jakieś tam ci rady sprzedał. Niemniej żadnych innych tutaj cudów bym się nie spodziewał. No dobra, no to let's go. O nie! Dobra, na pewno nie jest to sukces, więc ci się nie podbije.
Ale są advantage, które możesz wykorzystać. I tak, poza tutaj oczywistymi, bo to jest to, co będzie się działo w momencie, w którym będziesz po prostu już sięgał po broń. Możesz albo możesz zdecydować się za jeden advantage upaść lub wstać jako akcję darmową, bo może akurat z leżenia będzie ci łatwiej, lepiej. Mhm. Możesz zdecydować się na od razu przyjęcie postawy obronnej. To bardziej ma znaczenie przy pojedynku w melee, bo ta postawa obronna dodaje plus jeden do melee defensu. Wy się raczej spojedynkujecie, aczkolwiek jest taka możliwość. Za dwa advantage możesz od razu przycelować jako akcję darmową. Mhm. Albo za dwa advantage możesz dodać sobie od razu plus 10 do ewentualnego krytyka, który byś zadał. O, panie. Albo no to akurat w tym przypadku dla ciebie nie ma znaczenia, no bo masz quick draw'a. Za 3 advantage mógłbyś wyciągnąć broń bez poświęcania manewru. Mhm. Ty decydujesz, co robisz. No tak naprawdę to chyba nie zabrzmiałam jakieś opcje poza tym przycelowaniem. Tutaj jeszcze jest za 3 advantage możesz, jeśli trafisz oczywiście, od razu wytrącić mu broń z ręki, czyli trochę to, co mówił Kawo. O, to jest to. Czyli tak jakby strzelisz mu w nadgarstek. Mhm. Dobra. Czyli na to lecą 3 advantage. Tak? Jak rozumiem? Dobra. Tak. Czyli no nie udało ci się zyskać przewagi, ale przynajmniej wycelowałeś tam, gdzie spodziewasz się jego jego broni. Krok drugi, czyli wreszcie ciągniemy broń z kabur. Jest to test inicjatywy beztrudnościowe cool. Mhm. Akurat w twoim przypadku ono się nie zmienia, no jego cool jest chyba trochę mniejszy od... No nie, w sumie takie same cool macie, nie? Czy przez pryzmat tego, że jestem naganiaczem, to czy możemy to liczyć jako pomoc? Chyba nie, bo kiedy ty już nagoniłeś widzów, to oni już... W sensie, nagoniłeś widzów, widzowie się zebrali, no i w tym momencie zaczął się ten pojedynek spojrzeń. Więc to nie ma wpływu jedno na drugie. Gdybym miał tą moc, co można, że pomagać w inicjatywie, to mógłbym pomóc w inicjatywie, gdybyś, tak czy siak. Gdybyś ale, miał. Ale jakbym miał, to bym... A gdybym miał bandurę, to bym, gdybym miał bandurę, to bym na niej grał. Dobra. Tak. Arik, słuchaj, jak bot się przeprosi z nami... To będę wiedział. Bocie, przepraszam. To będę wiedział, na ile rzucasz. No nie, no trup. O, nie, dobrze, żyje. Musisz wyrzucić na inicjatywie więcej niż 2 sukcesy i advantage. Dobra, let's go. 4 sukcesy. Gratuluję. 4 sukcesy. Yes! Czy ja strzelam pierwszy? Tak, no zawsze strzelasz pierwszy. Zawsze strzelam pierwszy, jak dobrze strzelam pierwszym. Ja chcę nasz punkcik mocy jeszcze, żeby to na pewno zrobiło mu kuku. Mhm.
No jako, że ja strzelam pierwszy i on się jeszcze nie ruszył, to ja mam wszystkie moje quick strike'i, które mam dwa teraz. Tak. I mam jeszcze ulepszone strzelanie. Tak. O panie, ja go tutaj zmasakruję teraz. No wydaje mi się, że jesteście od siebie w krótkim zasięgu. Myślę, że to jest pojedynek jednego rewolwera. Tak sądzę. Mhm, tak, tak mi się wydaje, że jak on ma jeden, to ja też biorę jeden. Mhm. Pokonam go na równych zasadach. Dobrze. Trudność strzelenia do niego to jest jedna czerwona. Jedna czerwona. No dobra, to ja mam trzy żółte swoje, czwartą żółtą z podbicia, jednej zielonej i cztery niebieskie, jedno zacelowanie ze stresu i dwa z quick strike. Mhm. I jak trafisz, no to abstrahując od tego wszystkiego, co możesz tam wyrzucić, no to trafiasz mu w blaster i wytrącasz mu go z ręki. Tak. Jeżeli oczywiście trafisz. Jak nie trafię tego rzutu, to nie wiem, zostaję kucharzem. Zostaję kucharzem w tej załodze. Zapraszam. Dobra. Let's go. Bang! No dobra. Jakbyśmy mieli to liczyć obrażeniami, to co ty byś mu zrobił? Obrażeniami to jest 9 obrażeń. 7 plus 2 to jest 9 obrażeń. Dobra, fajnie. Bez piersów. No i kryt. No i kryt. A słuchaj, to może być kryt, to może być całkiem sporo krytów. No może być całkiem sporo krytów, no. Bo ty masz co, krytyka chyba obniżonego jeszcze w pierwszej rundzie. Tak. Jeżeli on się nie ruszył, to ja mogę obniżyć krytyka. No. Czyli na jakiego masz krytyka w pierwszej rundzie? Jak masz na dwa advantage. No to możesz z samego tego wyniku zrobić już krytyka na plus 20. Mhm. A jeszcze dochodzą twoje lethal blowsy, czyli razem będzie chyba plus 40. Tak. Czy chcesz krytykować? Czy chcesz krytykować? Chyba tak. Generalnie tak. Jacek, jak go zabijesz na miejscu, to jakby to ten, co zastąpi go na tym miejscu, będzie się ciebie słuchał. Dokładnie, tak właśnie, tak właśnie będzie. Mam nadzieję, że tak będzie. Ale tak, chcę go krytować. No to mocno. Dawaj. Kryt plus 40. Kryt plus 40. Kurwa. Nie, wiecie co? Dobrze wyszło. Nie, dobrze genialnie wyszło, bo ja tę scenę widzę tak. Jest ten face-off, mierzycie się spojrzeniami, ta, nie wiem, muszka czy pasikonik tam przelatuje. W pewnym momencie widzisz, że jemu puszczają nerwy, jak w zwolnionym tempie sięga do tej kabury, żeby wyjąć blaster, wyciąga go, a ty w tym momencie na spokojnie z biodra strzelasz mu prosto w tego jego gnata, aż mu po prostu ten gnat wyrywa z ręki, on traci równowagę, wydaje mi się, że się pośliznął po prostu, że poderwało go, może stał, nie wiem, na piętach i pada na plecy. Dla niewprawnego oka, no w sensie Kawo jest tam zręcznym wojownikiem, więc wie, Kord no też zna się trochę na broni, więc wie, Dolona wyczuwa rzeczy w mocy, więc też wie. No, ty wiesz, że go nie zabiłeś, no bo gdybyś chciał go zabić, to strzeliłbyś mu w głowę, ale dla niewprawnego oka jakiś tam tłumu piratów, szmuglerów, pilotów czy pijaków, no to wygląda tak, jakbyś po prostu sprzątnął Gido w pierwszej rundzie. Oczywiście to wrażenie trwa tylko ułamki sekund, bo on za chwilę zaczyna utyskiwać, podnosi się, trzyma się za rękę tam z jakąś tam oparzeliną po tym, jak blaster poleciał mu po wierzchu. Ale ewidentnie zwycięstwo należy do Arika. Chowam blaster. Odwracam się do kota, ściągam go z mojej kurtki, zakładam kurtkę. I idę do Gidona. No, wychodzi na to, że wygrałem.
Wydaje mi się, że to jest takie... No on się podnosi sam, w sensie nawet jeśli oferujesz mu rękę, to on tak odpycha z taką odrazą. Jeszcze się policzymy, Arik, Kenu, Nupa Gadi. Czekam na rewanż, ale mam nadzieję, że nie strzelisz mi w plecy. On się tam wycofuje w kierunku tych statków, którymi latali, zabiera stąd swoją po prostu załogę. Można powiedzieć, pierwsze zwycięstwo na nowej własnej ziemi odnotowałeś tym samym. Wracam do chłopaków. Skoro wracasz, to ja jestem bardzo ciekaw, bo tam wiesz, oczywiście ludzie natychmiast, może nie natychmiast, ale w momencie, w którym Guido odlatuje, ty wracasz niewzruszony, bierzesz tą kurteczkę, kot zajmuje miejsce gdzieś tam na ramieniu, to jakiś tam, wiesz, oszczędny aplauz, każdy, kto stawiał na ciebie, że wygrasz, no to w tym momencie zaciera ręce, no bo pilnujący zakładów i Banwood musi mu teraz wypłacić co jego. Więc no generalnie jest Bailando, ale jestem bardzo ciekaw, co twoi towarzysze, co Dolona, Kawo czy Kord myślą o tym, co właśnie pokazałeś. Ja zbijam pionę i mówię, no tak jak ci mówiłem, żebyś zrobił. Jak to ja go wszystkiego nauczyłem. That's my boy. Ja tylko skiwam głową z szacunkiem. Co, nic mi nie powiesz? Żadnego... Dobra robota? Ładnie. Dzięki. I znowu skinięcie. Jeszcze cię kort ruszamy, zobaczysz. Puszczam tę uwagę mimo uszu. Myślę, że i Banwood gdzieś tam z tłumu na was kiwnie, zanim wróci za bar. No to co, panowie, to ta zaległa kolejka Huraganu A. Ja to bym poprosił jeszcze Sprite'a. A proszę bardzo. Do mleka dolać? Oczywiście. Mówię, wracacie do knajpy. Pijecie zasłużone gratulacje, tak? No wydaje mi się, że duża część knajpiarzy, w sensie tych, którzy tutaj siedzą i piją, no to są ludzie z zewnątrz, nie lokalsi. Są jacyś piloci tutaj barek transportowych, którzy ten wyprodukowany ryż czy warzywka gdzieś tam odtransportowują do innych planet, które go odbierają. Więc no, ich, że tak powiem, siła przebicia w obrębie planety jest znikoma, no tyle tylko, co mają jakichś znajomych czy rodzinę tutaj, jeśli mają, ale przynajmniej w Astroporcie Eskadra Bajzel faktycznie zdobyła jakiś rodzaj estymy. Bardzo dobrze, nie wiem, latają i rozpowiadają. Myślę, że gdzieś tam też z butelką jakiegoś drinka, znaczy no z butelką, ze szklanką, Anton Ordes, tak, dopija. No to było rzeczywiście niezłe. Chociaż, jeśli mam być szczery, to stawiałem, że wywierci ci dziurę w brzuchu. Panie Kedu. Pewnie nie ty jeden, a teraz przegrałeś pieniądze. No cóż, to prawda, przegrałem. Ale za to tak przegrać, to jak wygrać, nie? Tak mówią. No ciekawe, czy tak przegrać, to jak wygrać, sprawdzi się na dłuższą metę tutaj? Wiesz, dla mnie to się raczej sprawdza. W sensie w Astroporcie będzie teraz spokojniej. A przynajmniej taką mam nadzieję. Jakby wam się ten chłop naprzykrzał, albo... próbował podnosić opłaty, się miotać, to zgłoś się od razu do mnie. Tak, zrobię. Hmm.
Takie przyjemne miejsca, takie mędy się tutaj kręcą, no. Zewnętrzne rubieże, no co poradzisz? No niestety. Tutaj na skraju galaktyki, no to raczej nie ma co się spodziewać wielkich manier, czy wyszukanego smaku. Dobra. To wypijemy i ruszamy dalej, żeby czasu nie tracić. Fajnie by było jeszcze dzisiaj przed zmrokiem zajść do naszej gospody. Tam do naszej posiadłości nowej, pięknej. No to jeśli tak, to najlepiej zrobicie, jak udacie się do miasta. No, pogadamy z burmistrzem i wrócimy do siebie później. No. Dlatego burmistrza to można tak normalnie wejść, tam trzeba jakieś układy mieć. Myślę, że my możemy. No, układy układami, ale to już myślę, że na miejscu dogadacie. Jasne. Tak mi się jest transportu, który do miasta zabierze? Jest. Punkt szybkiej podróży. Mi super. Bierzemy. No to jest, wiesz, taki busik. Na dwóch kółkach, który transportuje was. No i też trochę innych, trochę towarów po prostu w kierunku miasta. Można powiedzieć, transport publiczny. Czy w ogóle ktokolwiek poza Kawo poruszał się kiedykolwiek transportem publicznym wcześniej? Na pewno. Wydaje mi się, że jak my mieszkaliśmy w takiej metropolii, to jakieś tam metro czy coś, na pewno było. Biorąc pod uwagę, że domyślnie to kradliście śmigacz. Znaczy, na przygodzie, okej. Okay. To było na koniec. No tak, tak, rzeczywiście. Pewnie każdemu. Na naszej drogi. Nie no, myślę, że jeszcze, że dolona to na pewno za czasów Akademii na Almasie. Na 100% jakby, nie wiem, dojeżdżał autobusem na zajęcia. Może tak być. Ja tam myślę, że tam był internat, ale może tak być. Słuchajcie. W sensie... No? Tak, ja bym chciał jeszcze zaznaczyć, że Dolona w tej takiej sielskości tej planety czuje się bardzo nieswojo. No bo on w zasadzie całe życie mieszkał w jakichś super niebezpiecznych miejscach. A tu jest taki, no, wiocha, nie? W sensie klimat typu wiocha. Wiesz co, klimat typu wiocha jak klimat typu wiocha. Ale możesz sobie dokonać testu percepcji, proszę, na pojedynczą fioletową. Żeby zobaczyć, jak bardzo zmysły Dolony przytępione tą sielskością. Jakie ta percepcja? No chujowo. A nie, przepraszam. Rozwiniętą. Słuchaj, sielski klimat jak sielski klimat. Jest, tak jak mówiłem, fajnie, ciepło, łagodny tutaj klimacik i rzeczywiście duża część ludzi, których mijacie, ludzi w sensie mieszkańców, no to nie wydaje się być, nie wiem, zgraja mentów, przemytników i piratów, do których przywykliście, ale też z drugiej strony to też wcale nie jest tak do końca tak, że jest tutaj zupełnie bezpiecznie. Tak naprawdę każdy, kogo mijacie, nosi przy sobie broń i się z tym nie kryje. Niektórzy mniejszą, tak jak Guido, jakieś pistolety. Niektórzy ewidentnie noszą te pistolety bardziej jako straszak, ale są też tacy, którzy chodzą pewnie i widać, że mogliby też spróbować powalczyć z Arikiem, gdyby tylko mieli powód. No a są też tacy, którzy noszą zdecydowanie
że tak powiem, grubszy sprzęt. Wydaje mi się, że gdzieś tam, no jak zaczniecie zbliżać się już w kierunku tych ważniejszych zabudowań w mieście Jabu, no to zobaczycie strażników z karabinkami czy z jakąś bronią do walki wręcz, mieczami wibracyjnymi czy toporami. A jakkolwiek do biura burmistrza można sobie tak po prostu wejść, no to drzwi do kancelarii już stoją zamknięte i tam jest dwóch strażników, którzy pilnują, żeby nic się nie stało. Pozwólcie, że to załatwię. Okej, okay. Możesz wybrać, lewy czy prawy? Zawsze lewy. Czawa A. O. Chcesz spróbować z prawym? A prawy? Stromhulk Sargos. Dobra, ten będzie po ludzku mówił. Albo po hattyjsku. Nie, ale do Wutini chyba są w ogóle zdolni mówić w tym. W basicu galaktycznym, tak mi się wydaje. Wiele jest raz w Gwiezdnych Wojnach z rogami w dziwnych miejscach, które są ucięte. No, a on ma na brodzie. Za dużo Hellboya było. Ja myślę, że ja im się tak kłaniam w pół. I mówię: dzień dobry, mości panowie. Chciałbym zaanonsować, że przybył mój szef, Arik Kenu, i chciałby pilnie rozmawiać z panem burmistrzem. Myślę, że czoła A tutaj ryknie na ciebie, Dolona, tak wiesz, przez zaciśnięte zęby, taki warg psa, który cię ostrzega, że za chwilę wystartuje. A Stromhold tak spojrzy na ciebie, faktycznie strzeli kostkami w ręku. Nie polubił cię. Nie ma się co dziwić. Mój wygląd jest dość egzotyczny. Wygląd to tam wiesz. Ale wydajesz mu się podejrzany. Czawa mówi, że nie pachniesz we właściwy sposób. Tak, to perfumy. Wyciągam flakon z płaszcza, bo mam teraz w płaszczu te, bo ja mam płaszcz tego świniaka, tak. I on ma kieszonki, nie? Wyciągam, jak ten cygan na dworcu. Przepraszam, Rom. Najmocniej przepraszam. Jak Rom na dworcu. Wyciągam perfum. Jak Gypsy Rom. Tak. To perfumy, może chcecie panowie kupić. Myślę, że będą panu pasować. Panie, patrzę na Czawę, tak z, panie, z zapytaniem. Powiedział, Xargos powiedział, że to jest Czawa. Tak, ja nie jestem przekonany, czy Dolona nie powinien znać się Guk. To zależy, czy Dolona uczęszczał na zajęcia z szermierki na Akademii w Almasie. Z tego, co czytałem o tej Akademii, to tam mistrzem miecza była mistrzyni z rasy Łuki właśnie. Więc jeżeli Dolona uczęszczał na zajęcia szermierki, a biorąc pod uwagę, że ma jedynkę w łapie, to chyba nie sądzę. Mhm. Ale nie wiem, zobaczmy. Jak duże masz education? Education.
Trudne mi zadajesz. To wiem. Niestety dwie zielone niestety. Spróbuj rzucić w takim razie tymi dwoma zielonymi z dwoma fioletowymi, żeby zobaczyć, czy zapamiętałeś cokolwiek z lekcji językoznawstwa. Chciałbym, żeby moja zielona stała się żółtą. Niech się stanie! Cztery jeden, chłopaki. Damy już może spokój z szugą kawą. No czyli tak, możesz znać szyry łuk w takim bardzo ograniczonym zakresie, aczkolwiek chciałbym, żebyś zestresował się o jeden i do najbliższego testu miał czarną kostkę. Pewnie. Kontynuując tą scenę, bo domyślam się, że nadal jesteś gdzieś tam z przodu, chłopaki przyglądają się temu, co się dzieje. Stronghold i Czała no nie chcą cię ewidentnie wpuścić. Abstrahując od tego, że Czała cię nie polubił, bo pachniesz w niewłaściwy sposób, no to myślę, że Stronghold tutaj powie: na jakiej podstawie burmistrz ma niby chcieć rozmawiać z twoim, tak mówisz, szefem? Kto to niby jest ten szef? Posiadacz pewnego dokumentu. Przepraszam bardzo, szefie, czy mogę pokazać? Jasne. W końcu muszę tylko dojść. Myślę, że ja mam ten token przy sobie. Tak czuję. W sensie nie wiem, co wy na to, chłopaki. Tak będzie prościej do sceny. Będzie prościej. Albo ja ci go po prostu podrzucam. Jak ci tak. Może tak, może to robimy w ten sposób, że rzeczywiście Arik mi go podrzuca tak nonszalancko, jego nonszalancko łapie i pokazuje tak z daleka, że jesteśmy właścicielami. Znaczy jakby, no wiecie kim. Księga Boby używała terminu daimyo. Okej, w takim razie, że Arik Kenu jest daimyo tej planety. Nie wiem, jakby na ile Arik Kenu przyjmuje ten tytuł, bo może będzie chciał nazwać się inaczej, nie wiem, król, szeryf, bóg, imperator. Jako Uiba ja przyjmuję daimyo. Dobrze. Potwierdzone info, Arik jest Uibem i ma błękitną waifu. Kanon. Dobrze. Niech tak będzie. Możecie wejść. Ale żadnych numerów. Nie, no nie będzie żadnych numerów. Pano. Ale broń musicie zostawić. O, poważnie. Czy to jest... W takim razie to jest ta scena z... Tak, z pozbawianiem starca podpory. No, dokładnie tak. Nie, z Piratów z Karaibów. Jak oni wyciągają te bronie i tak... W pewnym momencie ten łukinek się ugina już pod tym naporem. Może tak być. Chociaż zastanawia mnie tutaj, bo wyczuwam pewną konkurencję w ilości uzbrojenia pomiędzy Kawo i Kordem. Kawo to ma jeden blaster po prostu, bo wszystkie oszczędności tylko w to strzelił, wywalił. Okej, to w takim razie konkurencję wagową pomiędzy Kawo i Kordem. No tak, blaster normalnie... Jakby...
Po ostatnich tych przygodach to w sumie miałem tego Select Throwera i ten nowy. Tak, i miałeś Pulse Rifle, a jeszcze Pulse Rifle. Na stole do wzięcia jeszcze był granatnik i flanczetka przeciwpiechotna, więc Kawo może być całkiem nieźle uzbrojony wbrew pozorom. Ja wiem. Mam ciężar 2. Okej, wyjaśnione. Słuchaj, zakładam, że macie zbrojownię na statku, to jak ruszasz uzbrojona na przygodę, to jest tam kwestia osobna. Ale to działo jeszcze nigdy cię nie zawiodło. Akord, co, skrzyżowane dwie strzelby na plecach, jak Old Shatterhand? Nie, ja raczej noszę tylko tego Pulse Rifle'a ze sobą. Dobra, czyli raczej tylko Pulse Rifle. Dolona oddajesz nóż blaster, tak? Arik oddaje swoje rewolwery? No oddaję. Okej. Okay. No Karol raczej nie kryje tego. No, możesz im oddać w depozyt, odbierzesz przy wyjściu. Słuchajcie. A to była inna oferta rozważana? Słucham? Była inna oferta rozważana niż w depozycie. Tak, mogłeś odmówić i wtedy musiałbyś ich przekonać, że broń jest twoją religią. To raczej nie. Oddaję. Ja jestem zaskoczony, że Kord oddał. Skoro jest wyznawcą drogi. Niechętnie, bo niechętnie, ale dymów póki co nie chcę robić. No i słuchajcie, wydaje mi się, że gdzieś tam wkraczacie w ładniejsze pokoje. No i waszym oczom ukazuje się taki naprawdę stary duros. Gdzieś tam na krzesełku za biureczkiem. Lildan Sem. Czyli burmistrz Ezhab. O! Goście! Dzień dobry. Dzień dobry. Nie spodziewałem się gości o tak wczesnej porze. Zwykle szeryfowie raczej zawracają mi głowę wieczorem, jak bywalcy tawern zaczną rozrabiać. O, szeryfowie, powiadasz. Tak. A ty musisz być od niedawna szeryfem. Nie znam cię jeszcze. Z której wioski przyjeżdżasz? Z Narszady. Nie ma takiej wioski na naszej planecie. Otóż... Nie ma takiego miasta Narszada. Jest Lądek. Lądek Zdrój. Mam chyba magnes na lodówce z Lądka Zdrój. Nieważne. Nie jestem szeryfem. No i co w takim razie jesteś? I dlaczego cię moi chłopcy wpuścili? Kojarzysz takiego osobnika? Chata. Ildurga Żelaznego. No tak. Można powiedzieć, że nie żyje. No tak, to na stare lata mi się taki humor przyda. A poważnie? Zabiliśmy go kilka dni temu. Ty żartujesz? Nie. Nie żartuję. A wydawało mi się, że na stare lata jednak będę miał spokój. Wystarczyło nie wychylać się, opłacać na czas daninę chatowi i generalnie był w miarę spokój. Od czasu do czasu trzeba było tylko pogodzić z pijaków albo tam innych tam złodziei. A teraz wkraczasz tutaj do mojego spokojnego miasta. Mówisz mi z pełnym przekonaniem, dumą w głosie, że zabiłeś chata i mam teraz, przepraszam bardzo, co, pogratulować ci, czy zaproponować szklankę koniaku.
Bo ja tutaj widzę same kłopoty, które przez to spadną. Jak ty się nazywasz, chłopcze? Arik Kenu, a to jest moja eskadra Bajzel. No to słuchaj, Arik Kenu i twoja eskadra Bajzel. Bo Bajzel tutaj rzeczywiście spowodujesz. I to niemałe, jak się tylko piraci zwiedzą, wszyscy okoliczni, że Juldurga już nie ma, będą tu walić drzwiami i oknami. A my nie mamy dosyć kredytów, żeby opłacić się każdej jednej nadlatującej bandzie. Złupią całą Mojgołę, wszystkie miasta, ludzi albo stąd pozabierają, posprzedają jako niewolników w mniejszych lub większych portach, w przestrzeni chatów lub zewnętrznych lubieżach. I co my wtedy zrobimy? No, to już nie będzie mój problem, bo ja pewnie zginę ze starości albo zejdę na zawał. Czy ty sobie wyobrażasz, jak ty właśnie utrudniłeś moją emeryturę? Dumny jesteś z siebie, Arik Kenu? Nie ukrywam, że trochę jestem. On ci właśnie napluł w twarz, a ty sprawdziłeś, czy pada. Ale ten burmistrz jest czadem. Chad Bane. on był kiedyś raperem, stąd przedrostek Lil. Lil Dan Seb. Chyba nie musisz się przejmować przez jakiś czas piratami. Załatwiliśmy tą sprawę. Chociaż nie wiem, jaki jest ostateczny rezultat tego. No jakimi piratami się niby zająłeś? Co, oczyściłeś? Oczyściłeś sektor? Całym tym Gidonem. Czarne słońce, czerwone słońce, pajkowie. Słońce też nie powinno brać kłopotów. Przynajmniej przez jakiś czas. Nie podzielam twojego optymizmu, Arik Kenu. To nie optymizm. Na wszystko sobie ciężko zapracowaliśmy. Mhm. Ja też sobie kiedyś na wszystko ciężko zapracowałem i oto mi płacą. Jakby ktoś dał mi w mordę. Jesteś burmistrzem. Powinni ci dobrze płacić. Masz wygodne życie. No, no dobra. Teraz przestanie być wygodne, bo nagle zacznie się zmiana reżimu. Nie mogę cię jest zbrodniczy reżim. Tyle żyje zbrodniczy reżim. Nie mogę cię powstrzymać przed zajęciem tego, co sobie wywalczyłeś. Masz żeton, więc sobie będziesz miał. Aczkolwiek muszę cię uprzedzić, Arik Kenu, że tak łatwo to tutaj nie będzie. To są wszystko prości ludzie. I zdobyć ich szacunek nie będzie wcale łatwo. Do tej pory bali się Juldurga i jego zabijaków. Pytanie, czy z tobą będzie tak samo? Mam nadzieję, że nie będzie. Mam nadzieję, że nie będą się mnie bać i przede mną klękać i prosić o wybaczenie tylko po tym, jak na mnie spojrzą. No, ja na pewno nie zamierzam cię o nic prosić, zwłaszcza o wybaczenie. Jestem już na to za stary. Inna sprawa, że przede wszystkim będziesz musiał bardzo poważnie zastanowić się nad tym, co i z kim zamierzasz tutaj robić. Jak mówię, ludzie tutaj są spokojni, ale przyzwyczajeni do pewnych standardów życia. Nie nawykli do zmian. Wieść, że nie ma już Juldurga, może pchnąć niektórych z nich do pewnych daleko idących wniosków. Na przykład, że Mojgawa będzie teraz wolna. Ale skoro przyleciałeś, to się tak prawdopodobnie nie stanie. Ja to już i tak nie mam złudzeń. Ale mogą być tacy, zwłaszcza pośród tych młodych wilków, którzy sprawią kłopoty. A ja to już nie będę tych kłopotów rozwiązywał. Radź se sam. Poradziłem sobie z chatem. Poradzę sobie z jakimiś młodymi wilkami. Może i tak.
No dobrze. Co mogę dla ciebie jeszcze zrobić, Arikkenu? Tak naprawdę to nie wiem. Przyszliśmy się przedstawić. I zaprosić. No. Robimy imprezę. Jestem za stary na imprezy. W takim razie wydajemy bankiet, proszę pana. Bankiet! Nie rozśmieszaj mnie, chłopcze. Bardzo mi przykro, tego jestem. Jestem tu błaznem. Etatowy błazen na tym dworze, tak? W takim tak, razie... No? Myślę, że po prostu kłaniam się w pas i podaję mu rękę do lona. Bardzo mi miło. No to czekaj, to jak ty jesteś błaznem, to Kawo jest kim? Hetmanem. No, tak. A Kord to jest, przepraszam, kto? Wieża. Wieża. To mnie bo poruszam się prosto, tak? To mnie znalazło kompletnie nieprzygotowanym, ale gratuluję. Piękne, fajne. To, co mogę dla was zrobić, to dać wam na pewno klucze do rezydencji. Ja bym jeszcze poprosił szklankę mleka Banty. Przynajmniej to się nie zmieniło. Jeden pan taszczy za sobą Mando i drugi pan też taszczy za sobą Mando. Ale ten Mando jest wolnym Mando. No to prawda, tamci byli szybsi. O nie. No ona masz chyba konkurencję na tym dworze. Mądry. No. Stara się przynajmniej. On, my weźmiemy klucze. Tak, on, wiesz, otwiera tam sobie schowek w takiej kieszonce, którą ma gdzieś tutaj w oparciu tego krzesełka. Wstaje tutaj z trzaskiem artretycznym kończyn, podaje ci. To jest taki okrągły, cylindryczny klucz, to się wsuwa do takiej okrągłej dziurki. Na podobnej zasadzie są skonstruowane te cylindryczne klucze, z których korzysta Imperium. Myślę, że widzieliście takie, kiedy włamywaliście się do bazy. Czy za czasów wojny Kawo może takie kojarzyć też. Także macie klucze, można powiedzieć, macie bazę. Przy czym jak słusznie zauważył burmistrz Lillan, no to posiadanie bazy czy posiadanie władzy to jedno, a utrzymanie bazy i utrzymanie władzy to coś zupełnie innego. Pokażę wam waszą kwaterę. Tak to wygląda od środka. Tak to wygląda od środka. To jest generalnie ładne miejsce. W sensie widać, że no to jest taka, wiecie, rezydencja oligarchy, nie? Więc posadzki, jakieś tam droidy robiące za służbę, oczko wodne, barek, bufet i tak dalej. Pyk, pyk, karton, gips, 30% odbędnione jako tako. Udostępnię wam też, bo jest żetonik bazy Bajzel. Ale on jest po to, żebyśmy mogli robić jakiś tam tracking, podsumowanie, co zostało zbudowane przez was w bazie i ewentualnie jakie tam są wydatki na bazę Bajzel. Możecie oczywiście nazwać ją inaczej, bo to, że baza Bajzel, no to ja sobie ją nazwałem, ale jeśli chcecie, żeby to się, nie wiem, nazywało jakoś inaczej. Masło, bo jest pączek w maśle. Baza masło. Co wy na to? Znaczy, znaczy inaczej, mocno konkuruje to z najgłupszymi nazwami, które padły już na moich sesjach Gwiezdnych Wojen. Już chłopaki latali statkiem Mafinką.
Jeszcze coś było takiego dziwnego. Chociaż no ciężko było konkurować z tym. Z jednym ze statków, jak mieli wymalowaną pin-upową to grutankę na burcie. Nice. No. Najbardziej, kurwa, oczywisty statek szpiegowski w całej galaktyce. Ale to jakby to była dosyć specjalna drużyna też. Trochę była. Bardzo czule wspominam tę drużynę. Jedyni, którzy nie zesrali się na widok Vadera. Zanadto. Słuchajcie, kiedy wchodzicie, no to myślę, że solidna porcja wow, jak tu ładnie. Myślę, że wyjdzie na was ktoś w rodzaju, nie wiem jak to nazwać, administratora budynku. Kamerdyner, lokaj, coś w tym desenie. Słucham? Kamerdyner albo jaki lokaj? No nie do końca, bardziej dozorca. Mhm. Myślę, że dozorcą będzie taki miły pan. Kurde, on nie wygląda jak dozorca. A jak kto? Nie wiem, jakby należał do eskadry Bajzlu. Tak, bo może to brat Kawo. Nie mam brata. No, to prawda, dlatego nie może być twoim bratem. Nie no, jest dozorcą i dodatkowo wydaje mi się, że co bardziej spostrzegawczy z was, zobaczycie tą taką okrągłą szramę, którą ma wokół oka. I to jest po... to jest znamie niewolnika. W sensie on został w ten sposób napiętnowany jako niewolnik. Hmm. Dobry wieczór, miłym panom. Dobry wieczór. Otworzyliście drzwi, więc zakładam, że należy przygotować wam pokoje. Nazywam się Kimmin. Sion Kimmin. I podczas waszego pobytu na mojej gawie będę do waszej dyspozycji. Witaj, Sionie. Wyciągam do niego rękę. Arik Kenu. Jestem na właściciel tej pięknej posiadłości. Jestem twoim panem. Jestem twoim nowym panem. Rozumiem, panie. W takim razie przygotuję apartament właścicielski. Odpuśćmy sobie te wszelkie tytuły. Nie jestem chatem. Tak, proszę pana. Zdecydowanie nie jest pan katem. Zdecydowanie nie jest pan chatem. Oczywiście, proszę pana, tak będę mówił. No nie, niełatwo się pozbyć starych nawyków. To prawda, jakoś tak wsiąkają. Czy mam podać popołudniową przekąskę, czy może zaczekają panowie do kolacji? A może poznałbyś swoich nowych przełożonych? Już rozpoznaję panów z odległości. Słyszałeś o nas? Nie. Ale wydaje mi się, że bardzo ciężko będzie pomylić panów z kimkolwiek. No dobra, to tak raczej w razie czego jestem Kawo Lucille. Miło mi, panie Kawo, jestem Sion Kimmin. No i podaję mu rękę. Tak patrzy na ciebie podejrzliwie, czy może ci podać. Arikowi też podejrzliwie nie podał, ale... A wiadomo, może go prądem porazicie? No i trzeba będzie w tych ludziach zbudować nowe zaufanie. W ogóle pierwsze zaufanie. Obawiam się, że nie mogę się z panem zgodzić. Ludzie tutaj mają zaufanie. Mają na przykład zaufanie, że jak podpadną, to stanie im się krzywda. Ta.
Jeśli wolno mi mówić swobodnie, Hatowie rządzili w bardzo szczególny sposób naszą planetą. No my będziemy rządzić troszkę inaczej. Jeżeli w ogóle można powiedzieć, że będziemy rządzić. Bardziej zarządzać? Każde zarządzanie sprowadza się prędzej czy później do rządzenia, proszę pana. Tak mi się wydaje. No, przekonamy się o tym, jak się trochę rozruszamy tutaj. Może tak być. Czy w takim razie przygotować panom kąpiel? Kąpiel, tak. I mleko Bandy. Dla mojego Mando. Dla mojego Mando. I zwykłe mleko dla mojego kota. Będziemy z bajzlem pić mleko. Czy z połączenia Korda i bajzla powstaje komando? Komando na pewno jakieś będzie. Dobrze, generalnie tak. Sion zarządza, żeby zostały wam przygotowane pokoje. No tutaj też są droidy, które mogą ogarniać rzeczy. Trochę służby organicznej również, no ale no on tutaj, no tak jak mówię, no pełni rolę kogoś w rodzaju dozorcy, więc steruje tutaj wszystkim tym, co może zostać dla was przygotowane. Więc każdy z was dostaje oczywiście pokój, dostajecie przekąseczkę, mleko Banty, drinki. Czy jak Kord zamyka się w swoim pokoju, to zdejmuje hełm? Myśląc o tym, co Dolona może spróbować zrobić, wejść po cichaczu, albo raczej spróbować wejść po cichaczu i zobaczyć twarz Korda, stwierdza, że jedynie co to może tylko poluźnić trochę pancerza, natomiast hełm zostanie na głowie. Także, no i w pogotowiu ma broń. Zawsze. No dobra. A co Kawo robi w swoim pokoju? Jesteśmy w ogóle bez broni dalej, prawda? Nie no, odebraliście ją na wyjściu. To ja najpierw się wraca po broń, potem odkładam ją sobie na jakiś stojak, który tam pewnie jest. Okej. Okay. Tak, zdecydowanie. Myślę, że stojak na broń w każdym pokoju. I teraz już jest wieczór, tak? Czy... No takie późne popołudnie. No to Kawo szybko jakby tam ogarnia sobie pokój, tak jakby chciał, żeby on był, a potem idzie na szybkie zakupy i wraca. Kupuje sobie sprzęt taki podstawowy w miarę jak komlik, stempaki, plecak wojskowy, żeby móc nosić trochę więcej sprzętu. Żeby gdzieś to trzymać. Utility belt, sprzęt wspinaczkowy i coś, co jak szukałem w ekwipunku latarki, to nie było. I to się nazywa glow rod, świecący pręt. No to są glow sticki. No a to, no to to muszę kupić, bo nie ma latarek w ekwipunku. Jeszcze drugie, które możesz rozważyć, jest Fusion Lantern. Tak, ale to jest ciężkie strasznie. No tak, no ale to jednocześnie jest ładowałka dla urządzeń elektrycznych. Bo to świeci, a możesz tego używać również jako akumulatora. Czyli można powiedzieć, że Kawo po tym, jak zostawia swoją broń, to idzie trochę, że tak powiem, przemieszać się z pospólstwem. No. No dobra. Ponegocjować jakieś lepsze ceny. Jasne. I porobić kontakty u handlarzy. A Dolona co robi w swoim pokoju? Czy włamuje się do Korda? Nie. Dolona nie ma w jego pokoju, bo Dolona organizuje imprezę. Aha, a gdzie organizuje tę imprezę? W sensie dogaduje z... pokoju u Arika. Ze Sionem i również z Arikiem. Kogo zapraszamy na imprezę, na którą godzinę,
W sensie, wiesz, jakby to nie jest taki hop-siup, nie? W sensie, jakby tam trzeba posłać ludzi. I trzeba posłać po wypitek, przygotować menu. No jakby to Dolona tutaj pełni główne reprezentacyjne funkcje, więc myślę, że zawsze był kimś w rodzaju kamerdynera dla Arika. To jest Alfred tego Batmana. No to trochę tak, to jest taki trochę inny Alfred, powiedziałbym specjalny Alfred. No to prawda. Nie masz tych umiejętności, które miałby Alfred jako Dolona, ale zdecydowanie masz rację. No dobra, tutaj tak jak mógł wam powiedzieć, czy Anton, czy Lildan, Sam, no to Sion nie będzie tutaj wyjątkiem i on także powtórzy, że jeżeli już macie kogoś zaprosić, to faktycznie opłacałoby się zaprosić przedstawicieli tutaj różnych grup, różnych wiosek. No tak naprawdę przyszliście objąć trochę ster rządów, ster Lenno, i nie będziecie odległym Juldurgiem, który przyjeżdża tutaj tylko, nie wiem, raz na kwartał, na weekend, na wczasy, albo czasami na majówkę, tylko będziecie tutaj siedzieć cały czas, więc warto też ludzi o tym powiadomić. Tak naprawdę główny, może nie główny cel, ale dużą potrzebą jest, żeby ludzie faktycznie zaczęli widzieć w was, nie chcę mówić władców, no bo Arik się odżegnuje od tego władania, ale następców Juldurga? Że tak może tak powiedzieć? Jakiś hołd powinni wam złożyć, tak mi się wydaje. Chyba, że Arik stanowczo zaprzeczysz, jeżeli Sion ci to podpowie. Jeżeli taka jest dobra droga, no to okej. A to masz w pokoju specjalistę od drogi. Kort, oddaję ci głos. To jest dobra droga. To ja tylko mogę powiedzieć, że this is the way. Where my hold, Lenny? No dobra, no. No dobrze. To słuchajcie, impreza, no zakładam, na wieczór. Zadam wam serię pytań. O której zaczęli zjeżdżać się goście? To jest pytanie zadane celowo w ten sposób, bo może być inna godzina rozpoczęcia imprezy, a inna godzina, kiedy oni faktycznie zaczęli się pojawiać. Pytanie kieruję do Dolony. Andrzeju, czy jesteś z nami? Andrzej jest wyciszony, więc chyba na chwilę odszedł od kompa. Okej. W takim razie kto inny będzie musiał odpowiedzieć na moje pytanie? Kuba, możesz ty? Myślę, że Kort będzie się kręcił, jakby jak przyjadą pierwsi goście, będzie się kręcił przy drzwiach, więc no może tak powiedzieć, że goście zaczęli się zjeżdżać tak w okolicach 19:30 na nasz czas, w sensie. Rozumiem, no mniej więcej, ale to było punktualnie na tę godzinę, na którą zaprosił wszystkich Arik ustami Dolony, czy to byli, nie wiem, wszyscy byli modnie spóźnieni, party miało się zacząć, nie wiem, o 16 czy 17, a oni przyjechali 2,5 godziny później.
Może nie 2,5 godziny, natomiast party miało się zaczynać od 18 i tacy no mniej ważni goście tak przyjechali właśnie około 19, natomiast te większe tuzy tak 19:30 potrafiły przyjechać. Mhm. Dobra. Rozumiem. Pytanie następne, no bo jak słusznie zauważyłeś, większe tuzy również przyjechały, ale z racji tego, że no jesteście na planecie jeden dzień, pogadaliście trochę z burmistrzem, trochę pokręciliście się po porcie, tam Arik trochę rozsiał swoją sławę, no ale jak słusznie zauważył burmistrz, wieści o tym, że Yuldurk nie żyje i nie sprawuje już władzy nad Mojgałą, raczej nie będą nastawiały ludzi ulegle wobec was, a raczej właśnie skierują ich w stronę ruchów takich, że tak zażartuję, narodowo-wyzwoleńczych. Więc moje pytanie drugie jest, kto spośród tuzów społeczności nie pojawił się na zaproszenie, tym samym deklarując jawny sprzeciw. Mamy kilka rodzajów społeczności, no tam tych z nadmorskich miejscowości, tych z rolniczych miejscowości, jakiś zbieraczo myśliwych, mamy nie wiem, ludzi uzdolnionych bardziej technicznie, gdzieś tam skupionych wokół astroportu. No niekoniecznie Antona, ale innych tam szmuglero-mechaników, gildie przewoźnicze, więc kto nie pojawił się? Przedstawiciele którego, że tak powiem, odłamu na Mojgałie nie chcieli na pewno z prostej złożyć hołdu nowemu daimyo? O nie, ale by się chciało powiedzieć, że ludzie z nadmorza. Możesz tak powiedzieć. Ja bym powiedział, że górnicy. Górników akurat ustaliliśmy, że tu nie ma. Tak. Ja bym strzelał, że szmuglerze, którzy mieli jakby konkretne kontrakty podpisane z Yuldurkiem. Czyli wychodzi na to, że tych grup było kilka. Górnicy, szmuglerzy i ludzie z nadmorza. Czyli 50%. Górnicy nie istnieją w tym świecie. No to prawda. Więc jest tylko 33% na niekorzyść. Ci ze wschodniej granicy nie chcieli. No i burmistrz nie przyszedł. No i burmistrz nie przyszedł, tak. Burmistrz nie. Powiedzmy, że jako przedstawiciel górników, on świętuje barburkę. No dobrze, ale przyszedł na pewno szef rolników, szef pasterzy. Okazuje się, że teraz on będzie wam opłacał kruz. Myślę, że tutaj pewnego rodzaju zaskoczenie, bo Dolona nie jest aż tak wyjątkowy, jakby chciał. Wow! Nie wow, tylko Vettin. Jego brat wymyślił taką grę. Rzuć tym lekiem, a Andrzej przyjdzie. Metin. Zostało to powiedziane. To prawda. Uff, to na wizji. Ta gra już jest martwa, nikt w to już nie gra. Można to mówić. Zdziwiłbyś się. Nie, jakbym powiedział Tibia, to mógłbym żądać od Brazylijczyków dopłaty za reklamowanie żywego MMO. W Metina też ciupają bluzie. To nie ludzie, to wilki. Garn Vettin jest kimś w rodzaju szychy pośród społeczności rolniczych na Mojgałie. I faktycznie przychodzi, nie wiem, może zwabiony tym, że faktycznie usłyszał, że majordomusem Arika jest jego pobratymiec, również czerwony twilek. Chociaż Garn jest trochę bardziej intensywnie czerwony.
Ja myślę, że to darmowe żarcie wszystkich zrobiło. No, darmowe żarcie darmowym żarciem, wiesz? Ale ono nie jest do końca darmowe, no bo trzeba przynieść podarek dla nowego księcia. Moje pytanie jest tutaj takie. Co mógł przynieść Garn Vettin? Oczywiście on tam, nie wiem, Arik, sobie tam ustawiłeś jakieś krzesło czy tron imitujący fotel, witasz gości, oni tam podchodzą do ciebie, składają ci hołd, jakieś tam mniejsze, większe prezenty otrzymujesz. Co mógł przynieść Garn Vettin jako to, ten dar lenny dla ciebie? Odpowiada Kawo. On jest rolnikiem, tak? Rolnik, no generalnie ta taka wiejska społeczność, czyli rolnictwo, pasterstwo, wszystkie te rolne, że tak powiem, specjalizacje. Dobra, to on przyniesie baranka, żeby być trochę bardziej oryginalnym, nie nic związanego z płodami rolnymi, tylko rolnicy zebrali pieniądze i kupili w podarku ten zwierzaka, nie drugiego kota, tylko to chyba byłoby trochę zbyt hardkorowo, co? Ale co? Poczekaj, bo jakiego zwierzaka by kupili? Rancor. Rancor. Mały. Nie, no mały rancor. Młody rancor to zdecydowanie byłoby zbyt hardkorowo. Oni myślę, że nie zebraliby takiej sumy. Kupili mu ścigacz. Taki, żeby mógł się szybciej przemieszczać po planecie. Dobrze, na to akurat myślę, że bez problemu możemy pójść. Kluczyki do ścigacza, żeby mógł się przemieszczać po planecie, czyli takiego jakiegoś lądowego jeździdła. Mhm. Ciekawe. Znowu zawarczenie, to Watch Together. Tak, to Watch Together tak walczy. Ja myślę, że to jest, wiesz, ryk silnika. No dobra, tak jakbyś miał wycenić to w tysiącach, ile to jest warte? Ja mam wycenić? No, tak mniej więcej. Nie wiem, 5 kafli? Nie jest to zbyt duży budżet, ale... No, nic, nie? Nie, no rzeczywiście. Nie, no rolnicy to se mogą, kurde, proszaka kupić, więc wiesz. Ta, no, dwa. I trzeci malutki. Trzeci malutki. Nie, ale jakby jak najbardziej do zrobienia. Myślę, że takie jeździdło typu AV-21, ja wam mogę to nawet pokazać. Gdzieś tam na głosowym bezgłosu albo na eskadrze Bajzel. Gdzie wolicie? AV-20, jaki fajny. Na eskadrze chyba można. AV-21, no to jest takie, no mówię, nieduże jeździdło typu szybko jadę z kolegą. Raczej cała eskadra w to nie wejdzie, ale macie... To wygląda jak... No? Jak Chevrolet Corvette tak wygląda trochę. Może tak. Mówię, no to ma dwa miejsca tak naprawdę, więc dostałeś używanego Chevroleta Corvette. Używanego, bo na nowego ich nie stać. Dobra, to jest dobry prezent. Nie no, oczywiście, bardzo dobry prezent. Myślę, że Arik dopłaty dla rolnictwa rozważy, kiedy będzie budował nową konstytucję. Na pewno. Ostatnie pytanie, wydaje mi się, chłopaki, co poszło nie tak podczas przyjęcia? To jest coś, co zawsze budzi największe kontrowersje, ale abstrahując od tego, że nie wszyscy przedstawiciele wszystkich grup społecznych się stawili, no to co jeszcze w samym przyjęciu poszło nie tak, o czym można by powiedzieć, że mogło pójść lepiej? Odpowiada Dolona. Myślę, że jakby to było tak. Wszystko ładnie
Pięknie. Bo w końcu nie pojawił się burmistrz. Nie pojawił się burmistrz, nie pojawił się nikt od jakichś tam przewoźników, szmuglerów, no można to nazwać, nie wiem, gildią handlową, i nie pojawił się nikt z nadmorza. Wydaje mi się, że w takim razie sprawa wyszła taka, że nie pojawił się burmistrz, ale pojawili się jego ochroniarze. Mhm. I ci ochroniarze wraz z Kordem, Kawo i Doloną w pewnym momencie zaczęli się ścigać w piciu. Biorąc pod uwagę, że oni są we dwóch czterokrotnie masywniejsi niż Dolona, Kawo i Kord razem wzięci. A ja poza tym piję tylko mleko Banty i Sprite'a. Ale stranie dostałeś zamiast się napić. Chyba tak. Ja myślę, że sraczka Mandalorianina to jest coś, co faktycznie mogło pójść nie tak podczas przyjęcia. Czy ja mam na to rzucić? Nie. Nie, tylko nie rzut na sranie na sesji, proszę. Nie róbmy rzutów na sranie. Nie, ale ja myślę, że tak, że mogło coś takiego pójść, jakieś mniej lub bardziej hałaśliwe zabawy, które po prostu doprowadziły do tego, że nie wiem, doszło nawet może do jakiejś lekkiej wymiany ciosów? Sentox się z kimś popił. Ja słyszałem, że Łuki wyrywa ręce, jak się zdenerwuje. Wow. Dobrze, że Sentux ma więcej. Będzie miał najwyżej mechaniczną. Na eBayu się sprzeda. No. Ile mniej więcej... gdybyśmy mieli przeliczyć wszystkie podarki dla Arika na kredyty, zarobiliście siadając do tej uczty? Nie wiem, z 40 tysięcy? O 5 tysięcy z tego to jest wart sam ścigacz, ale jest to możliwe. W takim razie wpisuję, że budżet bazy Bajzel jest to 40 tysięcy kredytów. To będzie na jakiś ten... jak to się mówi? Nad zarabianiem pomyśleć. Ale zdecydowanie. 40 tysięcy kredytów w budżecie kwatery. To jest coś, co macie. To oczywiście to nie wszystko w twardej walucie. Byli tacy, co przynosili po prostu koperty. Ale podarki typu właśnie jakieś ozdobne sprzęty, nie wiem, meble, czy tak jak ten ścigacz od Garna Vettina, no to gdzieś tam zapełniły, można powiedzieć, waszą kiesę. Któryś z was spytał, czy będziecie zarabiać na objęciu Lenna na Mojgawie. Czy jest to odpowiedź na wasze pytanie? Pewnie tak. Trochę tak. No jakiś charakter trzeba mnie zbierać jednak. No to prawda. To jest jednak, wiesz, ta taka mafijna władza, którą tu pełnicie. Można powiedzieć, że gdybyście nie zbierali haraczu, to byłoby to podejrzane. Prawdopodobnie ten haracz prędzej czy później przerodzi się w podatki i wtedy ta władza Arika się ukonstytuuje bardziej, w sensie nie będzie to już takie bycie liderem półświatka, który tutaj sobie zarządza, tylko, nie wiem, wołają cię królem. O mój Boże. Demokracja. Wprowadzisz republikę, a potem zajmiecie imperium. To by było coś. Zostać królem. Królem piratów.
Na razie to masz pozycję, żeby zostać szeryfem piratów. Ale w ogóle szeryf piratów. Indiana Jonesa aż się nam włączył. No. To jest taka, wiesz, melodia tam gra przez tych kantyna bandów, kiedy Arik tak stoi, poprawia, nie wiem, kapelusz z frędzlami, który dostał od kogoś, od jakiegoś zakładu miejskiego. Powiem tak. Część gości po tym przyjęciu, które wyprawiliście, na pewno cieszy się z tego, że jesteście. Kawo, który gdzieś tam się zaczął spoufalać z pospólstwem, jakby kawo człowiek z gminu, no to myślę, że może w pewnym momencie przynieść do posiadłości takie informacje, że jak skończyła się wasza impreza, to gdzieś tam potem jeszcze after party mieszczan na ulicach świętowali upadek reżimu Juldurga, umarł Hut, niech żyje Rodianin, tak? Z drugiej strony, no fakt, że nie wszyscy się pojawili, nie wszyscy chcieli ten hołd złożyć, każe wam trochę jednak się zastanowić, no bo oczywiście można powiedzieć, no dobra, że tak powiem, olać, my sobie rządzimy tylko naszym kawałkiem, a oni to nie chce, przejmują się. Ale to trochę takie mówienie, dziura jest nie w naszej części łódki. Przynajmniej na dłuższą metę. Więc chcąc nie chcąc, jak już się rozsiadłeś, Ariku, na tronie, no to wspólnie z Kawo, Kordem i Doloną będziesz musiał tę władzę na Mojgawie skonsolidować w swoim ręku, prędzej czy później. Pytanie, jak bardzo miałeś rację, że Czarne Słońce się wami nie zainteresuje? O nie. O nie. O, nie wiesz. Wykrakałem. Nie wiesz. Nie wiesz. Może przyjdą. Może przyjadą. To jeszcze jednak przed nami. Słuchajcie. Kawo się obkupił. Domyślam się, że wy nic nie potrzebujecie, skoro nikt nic nie daje znać. Ja co najwyżej na kolejnej sesji na początku się przejdę. Najwyżej. Muszę sobie wykminić, co potrzebuję. Mhm. Koniecznie. Powiem tak. Nasze przyszłe przygody, to co my tutaj dzisiaj zrobiliśmy, no to tak naprawdę było przyjazd na planetę i zapoznanie z ważniejszymi NPC-ami. Oczywiście, że część tych NPC-ów jeszcze gdzieś tam jest w tle, ale oni się tutaj pojawią, jest jakby są wszyscy przygotowani. To, co nam będzie teraz przyświecało, no to tak jak mówiłem, ta konsolidacja władzy w ręku Arika. No i trochę problemy, które będą z tym związane, no bo Mojgawa nie podda się bez walki i będą buntownicy przeciwko twojemu reżimowi również. To czy będzie to Czarne Słońce? Nie, raczej nie. Czy cię to uspokoi? Zobaczymy. Chyba wolę walczyć z wieśniakami niż z zmilitaryzowanymi bandziorami. No, to będą zmilitaryzowani wieśniacy, więc się wyrówna. No, to tam. Co mogą mi wieśniacy zrobić? Zatruć jedzenie? Tak, nie podpowiadaj im. To on jest tymi wieśniakami. To ja jestem tymi wieśniakami, ja jestem każdym głosem, który słyszałem. Jak to?
Nie, na razie przynajmniej pierwszej nocy nie ma miejsca żaden zamach na żadnego z was. Nawet na Korda. Nawet dlaczego miałby być zostać na mnie Korda? No nie wiem, no. Ja cichy jestem. Słodki, spokojny, nie robię burt, tylko mleko piję. No właśnie. Sprite. Wypijasz to. Tyle mleka, że zapada się produkcja. No to, nie, no to przepraszam, jestem teraz największym konsumentem mleka. To wieśniacy na mnie zarabiają w tej chwili. Może tak być. To ja powinienem zostać plus jeden renomy u wieśniaków. Możesz zniżkę na mleko dostać. O. Nie ma, jak mówiłem, zamachu na życie żadnego z was. Wydaje mi się, że dopiero po kilku dniach sytuacja faktycznie zacznie się zagęszczać i zaczną docierać do was informacje, że właśnie wioska nad morzem nie chce mieć z wami kompletnie nic wspólnego, czy jakieś wieśniacze bojówki zmilitaryzowane stawiają opór. No ale to trzeba będzie wymyślić jakby jak się tym zająć i trochę podjąć decyzję, jakie rządy będziecie prowadzić jako eskadra, czy rządy twardej ręki, tak jak Yuldurk, czy raczej faktycznie demokracja, tak jak mówi Kavo. To jest gdzieś tam do przemyślenia. Słuchajcie, ja bym ciążył już ku zakończeniu. Ponieważ to była sesja, której dużo sobie tak naprawdę poopowiadaliśmy i Arik stoczył pojedynek. Ja mam dla was dzisiaj 10 punktów doświadczenia. Znowu dodża nie użyłem. Nie użyłeś, bo akurat nikt do ciebie nie strzelił. To się liczy. Shit. Liczyłem na 15. Czułeś na 15? Tak. Wygrałem pynek w takim stylu. W takim stylu. I dlatego 10, a nie 5. Shit. No dobra. Nie, 10. W sensie to była łatwa sesja, ale myślałem się, że nie kwalifikuje się na 15. Spoko. Następnej będziemy robić ciekę. Tak, prawdopodobnie. Będziemy strzelać do wieśniaków w polu. Albo wieśniacy do was. To dobrze, że górników nie ma, bo byłoby to co najmniej kontrowersyjne. Wiesz, tutaj też może być kontrowersyjne. To prawda, ale kopalnią musiałby rządzić jakiś wujek. Wow. Nie no. Jejka, za 20 już wykupię, bo miałem 10 unused. To jest, sumie jest jakby zbuntowany plot. No będzie można to rozegrać na kilka sposobów. Oczywiście, Arik, będziesz sobie mógł wysłać Korda jako łowcę nagród i wydaje mi się, że docelowo Kord wydaje mi się, że będzie takim trochę twoim łowcą nagród. Ja na razie nie wiem, co on umie, bo on tylko pije mleko. No dlatego właśnie trzeba będzie go wysłać na jakąś misję. Mam jedną z najbardziej potrzebnych umiejętności, picie mleka. Coś w tym jest. Picie mleka ze Sprite'em. Tak, to i niedostawanie sraczki przez to. Nie, mówię, warto będzie, bo przeglądając podręczniki tutaj właśnie inżynierski do tego, jak się buduje bazę, czy ten szmuglerski, żeby wiedzieć, jak się pojedynkuje, no to przejrzałem też podręcznik do łowców nagród i tutaj oprócz wyznaczania orientacyjnej ceny za dostarczenie odpowiedniej ofiary są tak zwane exploity łowcy nagród, które pomagają wyrabiać sławę.
Mi ciekawy. I może być właśnie tak, że Kord, no który jednak mimo wszystko to łowienie nagród gdzieś tam może uskuteczniać, bo ty chyba tą specjalizację asasyna w końcu też posiadasz. Tak. Ja mam asasyna i interrogatora. No to kurde, tam... no to schwytanie jakichś tutaj, wiesz, przywódców buntu przeciw Arikowi. No to Kulika. Jak najbardziej. Może ze mnie korzystać jako hinduskiego outsourca. O Boże, nie! I w ten sposób się Twitch demonetyzuje. Yeah. A, był sobie stream. Był sobie stream. Monka teraz. Dobrze. Nie, no ja wcześniej gorsze powiedziałem, Magaliki. Tak, to prawda. Za żarcik o dworcu myślę, że ciemna strona. Nie, poważnie. Byłeś grzeczny dzisiaj, tak sądzę. Oj, bo dzisiaj byłem taki małomówny trochę. W jak sensie, małomówny? Bo... Zaangażowałeś 50% scen. Tak. No, a mogłem 100. To też prawda. W sensie jakby dzisiaj było dużo socjalnych enkanterów. Natomiast zauważ, Filousie, że de facto to chłopaki gadali ze wszystkimi ważnymi ludźmi. Ale ty też. Ja... Byłeś tam. Tak, byłem. Byłem. 1500 lat temu. Tak. Rozwinąłem sobie postać też przed momentem. I bardzo mi przykro, ale mam 6 prezensa teraz. No trudno. Jodu. To rzuć jeszcze K10 na charakter. Tak bez niczego? A zrobiłeś dzisiaj coś złego? Unprovoked violence. Kogo zaatakowałeś? Nie zaatakowałem, ale celowałem z broni, w sensie chciałem zaatakować. To prawda. No to wiesz co, to nawet nie było unprovoked, bo unprovoked violence wymaga faktycznie zaatakowania, to raczej było coercion. No to coercion. Dobrze, skoro sobie życzysz, w takim razie K10 minus 2. Osiem dyszek, proszę pana. Dobrze. Ale to jeszcze mi nie. To mi nie daje strajna. Od 81 masz strajna. I od 91. Dobrze. Więc osiągasz pewnego rodzaju nirwanę w tym nowym domu, ale to jeszcze nie jest to. To jeszcze nie jest to. Słuchajcie, ja spróbuję na podstawie tego, co mam tutaj w podręcznikach, wyliczyć, jaki jest mniej więcej koszt amortyzacji bazy. No i druga rzecz, jak mówiłem, to jest... posiadłość. To tak naprawdę walorów... obronnych czy kryjówkowych nie ma żadnych, albo ma je w bardzo ograniczonym stopniu. Niemniej możecie, poświęcając środki i fundusze i wasze umiejętności, trochę tą kwaterę rozbudować o potrzebne wam pomieszczenia czy usprawnienia. No tak jak mówię, ukryty hangar, jakieś ambulatorium, poprawa zabezpieczeń, żeby się was nie dało, nie wiem, obsługiwać, albo żeby budynek miał swoją własną wieżyczkę przeciwlotniczą. To są rzeczy, które gdzieś tam warto rozważyć. Zostawię was z myślą, że żeby to przemyśleć. Po to będzie mi też ten tokenik bazy, żeby mniej więcej monitorować, jaki macie poziom gotówki
i kiedy wam się służba zacznie buntować, bo im nie płacicie. No i co macie, a na co jeszcze możecie sobie pozwolić, nie? Mhm. I w ten sposób, no, to jest trochę ten moment w RPGach, kiedy bohater ma już tą swoją siedzibę i tego ciężko złupionego z lochów Golda wydaje na, nie wiem, nowy kolor dachówek. Pięknie. No. Nowe dachówki to jest coś, czego potrzebujemy. Słuchaj, możesz chcieć mieć, nie wiem, dachówki pod kolor bajzla. Czarne. Czarne. Całą bazę na czarno się przemaluje. A, i będziecie, ta, czarna eskadra. Czarna eskadra. Zgubimy kota na tych ścianach. Coś takiego. Czarna eskadra Bajzel w swojej bazie masełko. Mhm. No dobrze. Przepraszam was, że dzisiaj tak krótko, ale trochę już padam. Dzisiaj taki dzień po prostu. Chyba tak. Więc zatrzymujemy się tutaj i wracamy do przygód eskadry Bajzel już w kolejnym odcinku. Gdzie będziemy rozgarniać sprawę zbuntowanych wieśniaków. Pokojowo. Pokojowo, a nawet salonowo. Do czasu. Do czasu. Może tak być. No dobrze. Dziękuję wam raz jeszcze. Zatrzymuję stream.